Witam Państwa, Unika Chojecka w programie Kowalski-Chojecki na żywo w telewizji Idź Pod Prąd. 11 maja w piątek ze mną oczywiście prezes partii Ruch 11 listopada Marian Kowalski. Dzień dobry. Witam serdecznie i pastor Paweł Chojecki. Witam. Więcej twoich tytułów nie wspomnę. Mamy tutaj różnicę zdań. Czy samozwańczy, czy mianowany? Ja nie ma już tej różnicy zdań. Jest wszystko w porządku. W papierach wszystko. Dokładnie w papierach. Jeszcze w Warszawie coś tam strzyka, bo sędzia przewrócił się o własne nogi, ale mecenas Turczyn tak, próbuje go postawić do pionu. Ale to wpisanie partii Ruch 11 listopada do rejestru partii, ale o tym może później. My życzymy wszystkiego dobrego kierowcom zawodowym, bo dzisiaj ich dzień, wasz dzień, nasi widzowie, to w dużej mierze właśnie kierowcy. Życzymy wam wszystkiego Pamiętamy dobrego. Nie tylko w dniu takim kalendarzowym, ale każdego dnia. Jeśli macie jakieś życzenia, jeśli chodzi o odbiór naszego programu, bo tam staraliśmy się i radio, i telefon, żeby na żywo można przez telefon taki lokalny słuchać, bo wiem, że szczególnie kierowcy tirów za granicą mają kłopot z internetem. Wiem, że w Szwajcarii to są ogromne pieniądze, ale wtedy właśnie jest telefon, czy też później zapis MP3 na naszych stronach. Dokładnie, polecamy nasze strony na YouTubie i strony Ruchu 11 listopada, a także Idź Pod Prąd. Dzisiaj o 13.30 będzie z nami wyjątkowo redaktor Hanna Szen. Zgodziła się na 15 minut dołączyć do naszego programu, ponieważ no, Telewizja Republika zaczyna promować nowy jedwabny szlak i w programie porannym, gospodarczym, tak zwanym gospodarczym, pojawiały się różne tezy, niekoniecznie zgodne z prawdą, a propos współpracy komunistycznych Chin i Stanów Zjednoczonych, ale o tym za kilkanaście minut. Pojawiały się nie tam jakieś niezgodne z prawdą, ordynarne, chamskie, ruskie, chińskie kłamstwa, dlatego nazwałem Telewizję Republiką jako chińską podróbkę telewizji patriotycznej. No niestety, tak się przepoczwarza ta telewizja. Nie wszyscy redaktorzy, nie wszystkie programy, ale niektóre już zeszły na psy, jak to się mówi. O tym za chwilę. A o petycji ani słowa, tak. Tylko młodzi dziennikarze, Twitter Republika i pan Orzuk to jedyni, którzy... Dobrze? Nie, przepraszam, pan... Krzysztof Gromadzki, jeśli chodzi ci, tak, czy tak, Ryszard Gromadzki, jeśli chodzi Ryszard ci Gromadzki, o przepraszamy. Zapytanie ministra Antoniego Macierewicza, tak. Czy popiera petycję do Donalda Trumpa o międzynarodowe pan śledztwo Orzuk to się smoleńskie. Kompromitował u roli, zdaje się, i próbował nam zadawać jakieś pytania. Tak u jakby, roli? Tak. To pomylił adresy. No właśnie, bo przecież powinien zadzwonić do Mariana Kowalskiego i zaprosić go do programu, ale o tym to mówiliśmy, także jeszcze raz przepraszam pana Gromadzkiego, że z taką podłą personą pomyliłem. Jak mówił Lenin, jeden dureń jest w stanie zadać 10 razy więcej pytań, niż 10 mędrców jest w stanie na nie odpowiedzieć. Dzisiaj powitała nas wiadomość o 80 tysiącach podpisów. Pierwsza wiadomość z rana dzisiaj. Petycją smoleńską do Donalda Trumpa. Wczoraj się modliliśmy, też nasi widzowie się modlą. Wszyscy także pracują na internecie, żeby do tej niedzieli było te 100 tysięcy podpisów. Już niewiele czasu. Ale dwa dni. Tylko kilkanaście procent zostało. Ja wczoraj obdzwaniałem akurat znajomych i muszę państwu powiedzieć, że co mnie jednak zdumiewa, że wiele osób obawia się złożyć podpis, czy to czasem się komuś nie narażą. No Polacy są, żyją w komunie. Nie wiadomo komu. Komukolwiek, to już nieważne. Zapewniam, że tutaj nie sposób się narazić, bo to trafia nie na ten adres, co myślą. Ale niestety żyjemy w państwie, w którym ludzie się boją. Wciąż się boją. Boją się podpisać petycję, oficjalną petycję na stronie Białego Domu. Tak. O to, żeby wreszcie ktoś wyjaśnił tragedię smoleńską. Nie tylko wyjaśnił, ale doprowadził do tego, żeby winni zostali ukarani, bo nie chodzi nam o pomniki. Tak. Nam o warszawskim wyroki, placu. O karę najwyższą dla zdrajców, morderców i zbrodniarzy.
No właśnie, to powiedzmy jeszcze w tym. Ale jeszcze możemy o tym strachu, bo to jest, myślę, bardzo, bardzo ważny czynnik, który Polakom towarzyszy. Ja przypominam, to samo przeżywaliśmy w 2003 roku, kiedy ludzie bali się popierać nas, kiedy protestowaliśmy przeciwko wejściu Polski do Unii Europejskiej na tych haniebnych warunkach. To pamiętam taką wycieczkę ze szkoły, jak nauczycielka i widziała nas, my tam rozdawaliśmy jakieś ulotki, od razu zabrała te, chodźcie, w ogóle nie dotykajcie, nie, że, ale widać było taki no, prawdziwy strach w jej zachowaniu, w jej oczach. To uzasadnia jeszcze bardziej petycję do prezydenta wolnego świata, prezydenta Trumpa. Widać, że Polacy wręcz instynktownie czują, że nie żyją w wolnym państwie. Że to jest dalej jakaś hybryda PRL-u, gdzie tajne służby komunistyczne, rosyjskie, chińskie czy dzisiaj niemieckie, mają decydujący wpływ na życie polityczne. I to nic się nie dzieje. Oficjalną wersją przyczyny katastrofy smoleńskiej jest wersja Anodiny. I tak, później Jerzego wersja Jerzego kłamliwa, Millera, który właśnie po czyli ruskie agentury w Polsce, która, jak skopiował minister Macierewicz mówi, dokonała przestępstw w ramach tej komisji rzekomo polskiej, smoleńskiej. Także tu były doniesienia do prokuratury. Oczywiście nic z nich nie będzie, bo Ziobro już przeszedł na drugą stronę i tak dalej, także nie należy się no, tu liczyć na jakieś działania państwa polskiego skuteczne, dlatego zdecydowaliśmy się jako ruch 11 listopada, jako wolni Polacy, zwrócić do prezydenta Stanów Zjednoczonych, do prezydenta wolnego świata. Teraz jeszcze bardziej widzicie, jak ta petycja jest kluczowa, kiedy wszystkie działania Antoniego Macierewicza praktycznie rozpadły się. Nie ma nic z tego. Gazeta Polska, co z tego, że wydrukowała raport? Bardzo dobrze, że wydrukowała. Ale co się z tym stało? Nic, nie ma żadnego odzewu, nie ma żadnej działalności polskich służb, nie ma żadnego zainteresowania świata zagranicznego. Te wszystkie środowiska okazały się bezradne. Jedyna teraz na stole karta, jaka jest, to jest petycja smoleńska ruchu 11 listopada. Dlatego wszystkie ręce na pokład, teraz niezależnie od różnic politycznych, bo tu już niczego innego na stole gry nie ma. Zostało 2 dni, możecie już teraz podpisać tę petycję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Link znajdziecie na czacie i w opisie tego programu na dole. Musicie po oddaniu głosu jeszcze potwierdzić go na mailu. Dostaniecie na swoją skrzynkę mail z Białego Domu i tam trzeba kliknąć confirm. Panie Marianie, no dobrze, ale dlaczego akurat Donald Trump, kiedy dostanie na biurko tę naszą petycję ze 100 tysiącami podpisów? Jak Bóg da. Jak Bóg da, oczywiście w niedzielę się dowiemy. Dlaczego miałby się zająć tą sprawą smoleńska, katastrofy smoleńskiej? Pytanie fundamentalne. Dlaczego miałby się nie zająć, tak? Skoro... Czyli jest zobligowany, tak? Na stronie Białego Domu jest informacja... Jeżeli te podpisy zostaną zebrane, no to już właśnie jest taka przyjęta zasada, że Biały Dom zaczyna tę sprawę traktować poważnie. Dlaczego dzisiaj uważam, że sprawa jest istotna, ale to jest w zasadzie ostatnia deska ratunku w paru innych tematach też. Skoro w kwestii tej podpisanej przez Donalda Trumpa tej ustawy, która ma zobligować rząd amerykański do interesowania się sprawami tymi reprywatyzacyjnymi w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, wszystkich, a nie tylko w Polsce, tak jak te padalce ruskie straszą. A dlaczego? Otóż to, że istnieje teraz jasny już konflikt pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami, a Rosją, Chinami, Iranem, to już wystarczy włączyć telewizor, żeby widzieć, że tam gdzieś ktoś strzela i wcale nie mówi, że to nie on. Już się spadają samoloty już najnowocześniejsze ruskie, helikopter rosyjski, ruski. Planowany jest rozbiór Ukrainy. Najpierw w wyniku awarii, a potem się Ruscy przyznali, że im zestrzelili. No na pewno Żydzi im zestrzelili, to nie ma wątpliwości. Trzeba dać argumenty prezydentowi Stanów Zjednoczonych do tego, żeby sojusznicy Chin, w tym Rosja, byli poddani odpowiedniej presji. Na razie propagandowej,
żeby to było rzucone tak zwany bęben, żeby to stało się przedmiotem nacisków, jak się okazało z tym północno-koreańskim watażką. Strzelał, strzelał, a teraz się cieszy, że nie musi strzelać. Niewiele minęło miesięcy. Mhm. Z Iranem też się okazało, że można tę umowę, która się okazała fundamentem pokoju, wyrzucić ją do kibla i co? No i tam spalili taką małą flagę amerykańską w tym irańskim parlamencie i tam poradowali w tych turbanach i co? I guzikiem z tego przyszło. Sprawa polska, jeżeli będzie wprzęgnięta w ten obieg międzynarodowy, rozgrywki między mocarstwami, tak jak Polska odzyskała niepodległość po I wojnie światowej. Dlaczego? Bo była tematem w rozgrywce między mocarstwami. Inaczej by Polski nie było. I to jest brutalna prawda o polityce światowej. Jak to będzie temat dla mocarstw, to Polacy wtedy mają szansę. Zresztą tak samo inne państwa, tak samo Iran, jak będzie przedmiotem obróbki między mocarstwami, to może swoje racje przekładać. Ta Korea Północna też, prawda? No właśnie, bo i w tym kontekście także... Tak, ale jeszcze jedno zdanie. Ta bardzo niepokojąca, ta podpisana przez Donalda Trumpa, ta 447, tak, jeżeli będzie wpisana w szerszy kontekst relacji amerykańsko-rosyjskich, to Stany Zjednoczone, powiedzmy, mogą być, mnie interesować się składaniem corocznym raportu w swoim parlamencie, jak to wygląda, i nie wywierać presji na Polskę, niż gdyby sytuacja była taka, gdyby rządziła pani Clintonowa w Białym Domu, chciała dobrych relacji z Rosją i z Niemcami i jak najlepszych ze środowiskami żydowskimi amerykańskimi. Szczególnie tymi lewacko-baksterskimi, które ją popierały. Z panem Soroszem, mówiąc krótko, na czele. Wtedy byśmy byli zjedzeni z kopyta. A gdy dzisiaj jest konflikt amerykańsko-rosyjsko-chiński, jest Donald Trump, to niezależnie od tego, czy środowiska, czy część wyborców amerykańskich z tego lobby żydowskiego chce, czy nie, no to prezydent i administracja amerykańska nie musi być zbyt gorliwa w wykonywaniu akurat tych, ja podkreślam, niezbyt, w ogóle nierestrykcyjnych, bo tu nikt nie grozi Polsce wojną. I jeżeli pojawiają się głosy, ja czytam komentarze, dzisiaj muszę Państwu powiedzieć, że jak ja czytam komentarze ludzi, którzy w tym obiegu prawicowym się prezentują, to mam wrażenie, że po pierwsze, nie potrafią czytać, po drugie, jak już czytają, to gówno z tego rozumieją, a jak już zrozumieją, to znaczy nie mają mózgu. Banda zjebów i kretynów, którzy się pielęgnują własną głupotę. I ja Panu Bogu dziękuję tylko za jedno, że ci kretyni nigdy nie będą w Polsce zasiadać. Bo daję słowo honoru. Schering Wielgus przy nich jest mniej groźna dla Polski. Bo pogada głupoty, pieprznie drzwiami, obrazi się, strzeli focha i wiadomo, że to jest kretynka. Ale jeżeli to wielcy patrioci, Polacy narodowcy chcą prowadzić polską politykę zagraniczną i tutaj Putina całować w rękę i wszędzie, to ja pytam, to po co obalać komunę? To Jaruzelskiego debile zamiast Dmowskiego, Jaruzelskiego sobie powieście. Latajcie na jego grób palić lampki, a nie do Dmowskiego z kwiatami, bo gdyby nie był z kamienia, to wam dupy nakopał i by było wszystko jasne. Właśnie Marcin Rola napisał na swoim Twitterze, no pokazał swoje prawdziwe oblicze, o którym mówiliśmy już od miesięcy. Takie gnidy rozpoznajemy na odległość i dużo, dużo wcześniej niż wszyscy inni. Oczywiście dla wszystkich innych to jest wtedy szok, jak tak można mówić, no to macie teraz ruską gnidę na tacy. Donald Trump podpisał akt 447, no to mamy przerąbane, jesteśmy kolonią, czy tego chcemy, czy nie. Braunowszczyzna, niestety takie ruska są agentura. Fakty, kochani, wojska USA w Polsce nabierają teraz nowego charakteru. Będą okupować, pytanie, strzelać do nas, tak? Zadam panu roli pytanie zasadnicze. W jakiej odległości od Warszawy stacjonują bliższe jednostki amerykańskie? W jakiej odległości od Warszawy? Drugie, jak wojska, takie właśnie operacyjne, mają możliwość wywierania presji politycznej i przemieszczania się swobodnie po kraju? A to za trudne pytanie, pani Marianne, w tym momencie. No dobra, bo to nie jest tak, że siadamy w czołki i jedziemy. Wyprawa taka, gdzie się przerzuca wojska liniowe, to jest poważne przedsięwzięcie związane z zapewnieniem paliwa, osłony kontrwywiadowczej, zakwaterowania dla żołnierzy. Drogi i mosty. Opowiadają ludzie, którzy nigdy nie byli w harcerstwie, jakby dać im zapałki i suche drewno i kazać rozpalić ognisko, to jestem pewien, pierwsze, poparzyliby się, drugie, spalili własne ubrania i umarli z głodu nawet przy pełnej lodówce.
Ale czy takie stawianie sprawy, że jesteśmy kolonią amerykańską, że okupują nas wojska amerykańskie, czy to nie jest jakieś zaprzeczenie inteligencji Polaków? Przecież wiemy dobrze, że jesteśmy pod strefą wpływu rosyjsko-niemieckich. Po co nadają te brauny, korwiny, te grygucie, śmyrgucie? Ile mamy agentów w dyplomacji na przykład jeszcze komunistycznych? Żeby z Polaków zrobić kretynów. To jest jedyne zadanie, bo jak to uprawiał Jaruzelski przy pomocy ZOMO i bezpieki, to się wszyscy pokapowali, że to brak kiełbasy i te metody to mają wiele wspólnego. To trzeba Polaka wziąć z drugiej strony, na piękne hasełka. My, Polacy, katolicy, nie będzie nikt tam pluł w twarz, sami sobie naplujemy w mordę i zrobimy z was wariatów. Polaków zrobić w konia metodami soft, to jest bardzo łatwo. Jak się do Polaka strzela, to się wkurwi i nie pozwoli do siebie strzelać. To jak się Polak tak, wiesz, my tam bracia Słowianie, nie, ta do samogonu razem. Słuchajcie, po co będziecie tam coś z Żydami negocjować? Oddajcie nam całą Polskę. To łatwiej, to Polacy ruskim oddadzą całą ojczyznę, bo paru sukinsynków do kamerek internetowych opowiada, że Żydzi wysłali armię amerykańską na nas. Wreszcie ktoś upomniał się i o prawdę o katastrofie smoleńskiej i współpracował z Amerykanami, żeby tę prawdę wyjaśnić. Mówię o ministrze Antonim Macierewiczu. I ten jedyny człowiek, który miał odwagę powiedzieć prawdę i właśnie wyjąć polską armię spod komunistycznego buta, został zdymisjonowany. A tacy ludzie mówią, że jesteśmy kolonią Stanów Zjednoczonych i te wojska amerykańskie nas okupują. Całe to środowisko Kukiza zbudowane zostało w oparciu o rady jednego z generałów SB. Sam powiedział o tym Kukiz, kiedy tu przyjechał do Lublina i opowiadał. Pan Rola jest elementem środowiska Kukiza. Startował z jego, ma zasługę, jeśli chodzi o nagrywanie pewnych wypowiedzi Kukiza i tak dalej. Operacyjne. Także różne takie rzeczy, także nic tu nie dziwi. To małpowanie naszej telewizji i takie ciągłe próba dyskredytowania. Zaczął nadawać o 13, tak? Zgubiasz rant. Próba dyskredytowania, podszczypywania, cały czas każdego, no to tam tylko napuszcza na nas i tak dalej, nie? Nawet przy petycji smoleńskiej widać, że tu się troszeczkę takim intelektem wykazał i sprytem, bo mówi, no tak, ja podpisałem, fajnie, dobra petycja, ale zaprosił jakiegoś ćmoka niby ze Stanów Zjednoczonych, takiego zarośniętego, jakby nie wiem skąd przyjechał. Może go gdzieś z Syberii wyrwali od pługa jakiegoś tam, czy od karczowania. Niezależny ekspert głupoty chyba. I tamten zaczął wyśpiewywać, że to w ogóle nie ma sensu podpisywanie tej petycji naszej przez Polaków, bo to tylko obywatele Stanów Zjednoczonych. I tam pan Rola tak, no, oczywiście, to jest to samo. Pan Rola tak, aha, to nie ma sensu podpisywać, tak? Tam pięć razy swoim tym, wiecie, kto jeszcze słucha tej ruskiej propagandy, to pięć razy im powtarzał, że nie ma sensu podpisywać, tamten mu zapewniał, że to tego, po czym sami za parę dni zaczęli lansować inną petycję i kazać ją podpisywać, nie? Także widzicie, jak działa kłamliwa, praktycznie antypolska agentura w sposób już taki wręcz bezczelny, no a ten wpis, no to już jest zdjęcie tych ruskich kaleson i pokazanie gołej, obsranej ruskiej dupy pana Roli. Kto jeszcze chce dowodu? Pytanie do reżyserki, czy mamy już połączenie z redaktor Hanną Shen, naszą korespondentką na Tajwanie? Jeżeli tak, to przejdziemy do sprawy innego eksperta, w cudzysłowie, Jerzego Bielewicza. Jeżeli nie mamy jeszcze redaktor Hanny Shen, to jeszcze słówko pastora, ja jeszcze mam wypowiedź Antoniego Macierewicza, który mówi jakiś pod prąd. Bo tutaj pani Hania Shen, mam nadzieję, że za chwilę ją zobaczymy i usłyszymy, dała na swoim Twitterze kolejny wywiad z towarzyszem Duginem, który jest właśnie tym autorem tej nowej geopolityki rosyjskiej, która ma na celu zniszczenie Stanów Zjednoczonych, że wszystkie ręce przeciwko Stanom Zjednoczonym, dlatego jest właśnie taka działalność Roli, Brauna, Korwina i Michalkiewicza i wielu innych. Tam taką fałszywą petycję
zrobili, taką, wiecie, kopię naszej, no to można sobie te wszystkie nazwiska razem przeczytać. Oni się teraz odcinają, różne rysta ruskich agentów tam się sami się, że tak powiem, zapisali na nią. I towarzysz Dugin mówi tak, to właśnie a propos tej słowiańszczyzny i żeby razem zakończyć i wypić. Towarzysz, wypij, pozdrawiamy pisowskiego kandydata, znaczy ruskiego kandydata, czy jak, tam gdzieś z północnej Polski. W każdym razie towarzysz Dugin mówi, no dobrze, Wyszehrad nam się podoba, niech tu się łączą i Polacy, i Węgrzy, i Czesi, byle tylko było to przeciw Ameryce. No oczywiście. Dokładnie. A w przyjaźni z Rosją i Chinami. Już towarzysz Putin mówi jak jest, a my mówiliśmy o tym 2 lata temu. Antoni Macierewicz w swoim cotygodniowym felietonie Głos Polski w telewizji Trwam mówił naprawdę tak, jakby czytał petycję ruchu 11 listopada do Donalda Trumpa. No jak popar, to czytał, no bo wiedział, co popiera. No. Pozdrawiamy pana Antoniego Macierewicza. Mamy do czynienia z atakiem na pomnik katyński w New Jersey ze względu na to, że pokazujemy zbrodnie rosyjskie. Atak na ten pomnik jest związany z tym, że to jest monument w centrum cywilizowanego świata, w centrum największej potęgi świata, potępiający zbrodnie ludobójstwa dokonaną przez Sowietów, przez rosyjski komunizm. Spójrzmy na to, co się teraz dzieje z tej perspektywy. To tam właśnie jest źródło działań antypolskich, które dzisiaj zalewają cały świat. A celem jest izolowanie Polski od świata zachodniego. Rzeczywistym sprawcą są ci, którzy chcą, żeby Polska na nowo była osamotniona, by Polska stała się łupem Rosji, by Polska nie miała innego wyjścia i temu musimy się przeciwstawić, nie możemy się dać złapać w tę pułapkę. To jest ta pułapka Dugina, Zachód zły, Ameryka najgorsza. No to schrońmy się pod protektoratem takiej Rosji, która nie ma tu żadnego interesu geopolitycznego. Nie, nie, w ogóle. Najtaniej gaz nam sprzedają w całej Europie. Embarga na żywność nie nałożyli nigdy na Polskę. Nawet to towarzysz Dugin mówi, no tak, w historii Rosja wiele zła wyrządziła Polsce i są powody, żeby Polacy nas nienawidzili. Ale teraz wznieśmy się, towarzysze, ponad podziały, ponad historię i zbudujmy nową przyszłość polsko-sowiecką. No, już by to w 20 roku kopa w dupę zasunęli. Przypomina scena z filmu Wyklęty, gdy się ujawnił Lalek, nie? I tam dobrze dobiliście, żeście się ujawnili. Następna scena już zbiera zęby z podłogi. Dokładnie tak. To jest ruska przyjaźń. Jak wytłumaczyć młodym ludziom, którzy słuchają takiego Marcina Rolin na przykład, który obwinia za całe zło Stany Zjednoczone i Donalda Trumpa i właśnie z drugiej strony mamy ministra Antoniego Macierewicza, jedynego antykomunistę jeszcze w PiS-ie, bo już nie w rządzie, który mówi, że źródłem tego ataku i na pomnik katyński, i na Polskę jako chcącą wyjaśnić katastrofę smoleńską, źródłem jest Moskwa. Proste rozwiązanie, to podpisz dziś petycję i zachęć swoich znajomych. To jest coś, to jest konkret, który możesz w tej minucie zrobić. Nie? A druga rzecz, roześlij, mamy na kanale Make Poland Great Again to wszystko, co powiedział minister Macierewicz, tylko że wcześniej nagrane po angielsku, wraz z naocznym świadkiem tych wydarzeń, wraz z człowiekiem, którego 3 członków rodziny zostało zamordowanych w Katyniu. Te słowa powinny dotrzeć do świata anglosaskiego. Już możesz to zrobić. To nie jest tylko takie teoretyzowanie. Mhm. Masz 2 rzeczy do zrobienia już teraz. Petycja i nagranie po angielsku na temat Katynia i pomnika katyńskiego. Polecamy to nagranie. Jest już na kanale na YouTubie Make Poland Great Again. Tam wystąpił m.in. Olgierd Kaltenberg, którego tata został zamordowany przez Rosjan w Katyniu i 2 wujków. Oni są wszyscy właśnie tam zamordowani. Panie Marianie, wiemy, że już jest z nami pani redaktor Hanna Shen. Czy nas słychać? Jeżeli nas słychać, to prosimy o połączenie. A jeszcze zapytam, co jeszcze mogą zrobić nasi widzowie, żeby promować petycję smoleńską do Trumpa? Co mogą zrobić dzisiaj, bo już w niedzielę koniec, deadline. Ja myślę, że ten wynik, który jest już takim finiszem po 80 tysięcy, to świadczy o tym, że
już w tym momencie nasza akcja jest udana bez względu na to, prawda, czy i kiedy ten meta zostanie przekroczona. Już myślę, że warto się spiąć i naprawdę kilkoro znajomych zachęcić do tego, do podpisania i do podania dalej, bo myślę, że to jednak w tym momencie to jest pokazanie, czy z Polakami warto się liczyć w każdej innej sprawie. Bo ja mówię, że tak, ta sprawa 447, a wszelkie inne, w tym momencie się wiążą z tą petycją. I dla mnie szczególnie to, że politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy no, na sprawie smoleńskiej siedli w sejmowych ławach, wielu w radach nadzorczych. To, że ci ludzie potraktowali Polskę jak łup, cynicznie i nie zrobili nic, żeby sprawa smoleńska miała szansę być wyjaśniona, żeby przestała być zakładnikiem tej fałszywej teorii rosyjskiej, no to jeżeli ktoś mówi, że no, PiS jest zły, Platforma jest zła, to podpisanie tej petycji być może jest szansą na nowe rozdanie, bo zajęcie się sprawą smoleńską przez administrację amerykańską może zmienić też układ polityczny w Polsce. Też w Polsce. I tego byśmy sobie dlatego życzyli. Dlatego jest taki atak na tę petycję i zamilczanie jej w tych wszystkich mediach rządowych. Bo ja dzisiaj, nawet w wyborach samorządowych, w każdej innej sprawie, jak usiądę naprzeciwko kandydata jakiejkolwiek innej partii będącej w Sejmie, czy Platformy, czy PiSu, to zapytam, czy panowie podpisaliście petycję? Jak powiedzą nie, bo nie wiedziałem, znaczy jak nie wie, to jest głupi, nie powinien kandydować na wyborach samorządowych. A jak nie, bo się nie zgadza, znaczy to co, nie chcesz znać prawdy o śmierci także swoich kolegów partyjnych, także swoich. Nie chcesz znać prawdy, a chcesz rządzić moim miastem, moją wioską, moją gminą? Jak powiedziesz, ma w dupie pana prezydenta i swoich kolegów partyjnych, panią Walentynowicz oraz, jak mówię, wiele innych niepartyjnych osób. I zwłaszcza, tak, polskich generałów, polskich oficerów. I chcesz co, zarządzać ławką w moim parku? Decydować o cenach biletów w autobusie miejskim? Nie, to nie przejdzie. Jeżeli możemy w tym momencie... Jest już pani Hania, witamy. Z panią Hanną Szen. Witam państwa, dzień witam. Dobry. Witamy serdecznie, redaktor Hanna Szen, korespondentka polskich mediów na Tajwanie, jest z nami. My rozmawiamy o petycji smoleńskiej, bo już ponad 81 tysięcy, zdaje się, podpisało tę petycję. Dziękujemy również pani redaktor za to, że promuje tak nieugięcie ją i wśród Polonii, i wśród Tajwańczyków, Chińczyków, bo również po chińsku pani redaktor przetłumaczyła tę petycję. A my przechodzimy na chwilę do właśnie tej propagandy, która się rozlewa niestety też po polskich mediach. Telewizja Republika zaprosiła Jerzego Bielewicza, finansistę, który wygłosił taką tezę w programie z Aleksandrem Wierzejskim, że nowy jedwabny szlak to Polska Jagiellonów. Powrót na ten prastary jedwabny szlak może być bardzo intratny dla Polski. Tylko przypomnę, że jedwabny szlak to Polska Jagiellonów. Wtedy Chińczycy i Mongołowie dominowali w Azji Środkowej i mamy z podobną sytuacją do czynienia w tej chwili. Od kilku lat Chińczycy dominują w Azji Środkowej, są największym inwestorem, wypchnęli praktycznie Rosjan z byłych sowieckich republik, więc nam sprzyjają w tej chwili i jesteśmy takim języczkiem uwagi dla Amerykanów i dla Chińczyków, z czego należy się cieszyć. Trzeba tylko skasować to zainteresowanie, skasować w cudzysłowie. Chodzi właśnie o kasę. Pani redaktor, jak pani skomentuje tę wypowiedź eksperta Telewizji Republika? Znaczy, to nie jest tylko niestety ekspert Telewizji Republika, bo oni dość często występuje niestety w Radiu Wnet i głosi podobne tezy. I tam on właściwie powiedział jedno tylko zdanie, które jest prawdziwe, to znaczy na samym początku stwierdził, że mamy do czynienia ze zmianą, a właściwie z próbą zmiany porządku światowego i to rzeczywiście jest prawda, tylko Polakom w tej chwili stara się wmówić, że to jest coś naturalne, że do takiej zmiany dojdzie i że my powinniśmy być w tej zmianie właśnie, jak się dokonuje ta zmiana, po słusznej stronie, to znaczy po stronie chińsko-rosyjskiej. Cały ten wywód, bo to już to o tym, że nowy jedwabny szlak to Polska Jagiellonów, no to już w ogóle powiem szczerze, że większej głupoty chyba o nowym jedwabnym szlaku nie usłyszymy. Ale tam jest wiele informacji, tam po prostu są
coś, co jest wbrew faktom. I państwo nie musicie śledzić tego, co się dzieje w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, co się dzieje w Azji. Od tego są właśnie takie media jak Telewizja Republika i przychodzą do niej tacy ludzie, którzy opowiadają rzeczy, które zupełnie nie mają miejsca. I tak zaczęła się ta wypowiedź od tego, że pan Bielewicz stwierdził, że Chiny podporządkowały sobie Rosję. Czyli no po prostu dobry jest ten Jedwabny Szlak, bo Rosja nie odgrywa w nim żadnej roli. Tymczasem nie tak dawno w jednym z polskich mediów został opublikowany taki raport, taka informacja podana, kto najbardziej korzysta na Nowym Jedwabnym Szlaku, jakie kraje. W pierwszej dziesiątce znalazło się, i to dość wysoko, Rosja. Nie ma tam Polski w tej pierwszej dziesiątce. Dzisiaj informacja w polskich mediach, że Rosjanie planują zmienić trochę trasy i o tym będą rozmawiać z Chińczykami, Nowego Jedwabnego Szlaku. Otóż Rosjanie wcale nie chcą, żeby te główne szlaki szedł przed Moskwę, Mińsk, a potem do Polski, że oni by chcieli to zastąpić, aby pociągi szły do portów, ich portów, w Petersburgu i Kaliningradzie, czy totalnie wyeliminować Polskę. I o tym będą rozmawiać z Chińczykami. To znaczy nam przedstawiano jakiś czas temu, że ten Nowy Jedwabny Szlak to jest taki świetny pomysł, bo on, to Polacy i Chińczycy razem odizolują Rosjan, a tymczasem to w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku Rosjanie i Chińczycy na pewno na to pójdą, chcą usunąć Polskę w jakichkolwiek korzyściach, jeżeli byśmy mieli tak zwanego transportu. W trakcie tej wypowiedzi pan Bielewicz idzie dalej i mówi, że toczą się jakieś wspólne ustalenia ze Stanami Zjednoczonymi a Chinami, że oni się dogadują. Tutaj pewnie chodziło mu o te rozmowy handlowe, które się odbywały ostatnio w Pekinie, a tymczasem ze strony amerykańskiej, która bardzo niewiele mówi, mamy takie informacje, i to mówił między innymi sekretarz handlu, powiedział tak delikatnie, że nasze stanowiska są dość oddalone od siebie. To jest po tych rozmowach. Oni są przed kolejną turą rozmów. Za tydzień przyjeżdża chiński wicepremier, więc za dużo nie bardzo mówić. Nie chcą mówić, ale w języku dość oddalone, to znaczy nic nas nie łączy, nie dogadujemy się. Ale pan Bielewicz będzie państwu mówił, że Chińczycy i Amerykanie się wspólnie dogadują. Właśnie pani... Dogadują się także w kwestii Korei Północnej. Otóż w kwestii Korei Północnej jest ścisła współpraca według pana Bielewicza pomiędzy Chinami a USA. Mówiliśmy o tym w ostatnim naszym wspólnym spotkaniu, jak to Chińczycy robią wszystko, żeby Amerykanów zupełnie z tych rozmów wyeliminować, żeby to oni decydowali. Ale mimo wszystko, mimo że wszystkie fakty o tym mówią, mimo że w Ameryce w tej chwili bardzo wiele raportów jest, informacji właśnie na ten temat potwierdzających to, to pan Bielewicz państwu będzie wciskał taką bzdurę, że jest dogadywanie się także w kwestii Korei Północnej. I to, co jest najgorsze w tym wywiadzie, to jest powoływanie się na amerykańskiego, byłego, emerytowanego już generała, który w tej chwili pracuje dla jednego z think tanków amerykańskich. Jak widać, utrzymuje pewne relacje z Polską, dlatego że był, zdaje się, ostatnio na rozmowach z premierem Morawieckim i miał w trakcie tych rozmów pochwalić polski projekt tego centralnego portu komunikacyjnego. Ale pan Bielewicz przedstawia to tak, że oto generał Hodges pochwalił, powiedział, że to jest świetny pomysł, nie tylko gospodarczy, ale także i militarny, bo może przyspieszyć przerzut wojsk natowskich. A to znaczy, że nie tylko generał Hodges go akceptuje, ale że cały think tank amerykański, dla którego on pracuje, akceptuje ten centralny port handlowy, komunikacyjny. A skoro ten centralny port komunikacyjny jest częścią nowego szlaku, to o czym to świadczy? Że Amerykanie akceptują nowy jedwabny szlak. Więcej, że Amerykanie z Chińczykami wspólnie budują nowy jedwabny szlak. Słowem, nowy jedwabny szlak jest super, bo budują go Amerykanie z Chińczykami. To jest największe kłamstwo, jakie możemy usłyszeć, jeżeli chodzi o nowy jedwabny szlak. Jeśli prześledzicie państwo wypowiedzi Trumpa, ani razu nie używa on słowa nowy jedwabny szlak. Był w Chinach, nie powiedział. Był w Azji, nie powiedział. Nie zrobił to dlatego, że jakoś brzydko to brzmi, że zapomniał, że nie nauczył się tego, tylko że to jest celowa polityka Amerykanów. Oni wiedzą, że za każdym razem, jak na arenie międzynarodowej, ich polityk będzie mówił głośno o nowym jedwabnym szlaku, to media chińskie, Chińczycy będą to przedstawiać jako: o, Amerykanie się do nas w ten projekt wpisują. A Amerykanie się go nie wpisują, dlatego tworzą swój własny współpracy w regionie Indo-Pacyfiku. Nie ma wspólnego projektu
nowego jedwabnego szlaku chińsko-amerykańskiego. Pan Bielewicz totalnie skłamał, przekręcił słowa generała Hodgesa. Co generał Hodges naprawdę powiedział? Powiedział coś takiego. Tak, Polacy, macie fajny plan. Ten plan ma szansę, jeżeli będziecie z nami współpracować. Będziecie współpracować z NATO, z Europą Zachodnią. Ale teraz musicie nam ten plan sprzedać. Musicie go tak zaprezentować, żebyśmy chcieli w ten plan wejść. My na Zachodzie. A tymczasem co robią nasze władze? Nasze władze sprzedają go Chinom. Między innymi dzięki takim wypowiedziom jak pana Bielewicza. No właśnie, pani redaktor to przedstawia całą perspektywę Amerykanów. No, Bielewicz też zapomniał dodać, że najnowsza oficjalna strategia obrony Stanów Zjednoczonych brzmi, że to Chiny i Rosja są największym zagrożeniem dla świata i dla Stanów Zjednoczonych. Chiny, Rosja i inni komuniści mają wielu w Polsce tego typu agentów wpływu czy pudeł rezonansowych, które opowiadają takie kucypały. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że ta propaganda podawana jest Polakom właśnie przez media, które Polacy traktują z dużym zaufaniem społecznym, bo Radio Wnet, redaktor Skowroński, no to był właśnie taki człowiek zaufania publicznego w środowisku dziennikarskim, zresztą został wybrany na szefa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Przedstawiał się zawsze jako taki chłodny, niezależny, uczciwy dziennikarz, a dzisiaj codziennie praktycznie zaprasza jakieś ruskie czy chińskie pudło rezonansowe. Telewizja Republika przecież powstała właśnie w ramach przebudzenia się Polaków po zamachu smoleńskim, kiedy Polacy zobaczyli, że wcale nie żyjemy w bezpiecznym świecie, tylko Rosja cały czas może zrobić z nami co zechce. Taki jest stan Polski i musimy zbudować swoje patriotyczne, skierowane przeciwko Rosji media. To właśnie były te cegiełki dawane na telewizję Republika. A dzisiaj to, jak pani Hania powiedziała, największe kłamstwo propagandy chińskiej jest lansowane przez telewizję Republika za pieniądze Polaków. To jest po prostu zdrada pana Sakiewicza. Jeszcze pan Bielewicz mówił coś takiego, już widać, że Amerykanie mają poparcie Niemiec, jeśli chodzi o negocjacje handlowe i jedwabny szlak. Potrzebne jest poparcie inne, Niemiec. Zwłaszcza ekonomię cyfrową. Apple jest najlepszym przykładem współpracy między Amerykanami i Chińczykami, bo większość produkcji Apple, te iPhony, jak to nazwał pan Bielewicz, są składane w Chinach. Nie, ale to jest dla mnie jakaś kpina. Ten człowiek ma w CV jakieś tam uniwersytety kanadyjskie i amerykańskie, a iPhone'a nie umie nazwać właściwie. No to ja nie wiem, co to jest jakaś ruska podróba? Mały szczegół, ale przedstawia Amerykanów, że mają poparcie Niemiec. Jak teraz wszystkie ręce na pokład, Merkel mówi, że już Europa, jej bezpieczeństwo nie zależy od Stanów Zjednoczonych. Der Spiegel mówi o tym, żeby oddać Europę Wschodnią pod panowanie Putina, a w telewizji Republika takie właśnie tezy, że tutaj Amerykanie z Niemcami w ramach nowego jedwabnego szlaku chińskiego produkują iPhony, bo są składane w Chinach. Nowy jedwabny szlak to jest taki projekt chińsko-amerykańsko-niemiecki, czyli taki projekt Make the Planet Great Again po prostu. Wszyscy się do niego wchodzą, wszyscy tam są częścią. No kolejna bzdura, to jest taka sama bzdura, którą Macron opowiadał tam w kongresie amerykańskim. To dokładnie to samo, tą samą lewacką bzdurę opowiada pan Bielewicz w tak zwanych prawicowych mediach. Ale mamy na prawicy taki teraz dwa nurty. Jeden to mówienia nam, że zbudujemy jakiś sojusz tutaj w Europie Wschodniej pod patronatem Rosji i Chin, a teraz widać, że podrawił się właśnie taka inna wersja troszeczkę, to znaczy powiedzenia, że to będzie taki sojusz, w których będą Chiny, a Amerykanie to popierają. Bo Rosji tam nie wrzucają już. Pan Bielewicz tam niespecjalnie odizolował od tego. Znaczy, ale w każdym tym projekcie są Chiny po prostu. W każdym tym projekcie trzeba promować Chiny. I nic innego nie ma i nikt na to nie odpowiada. Nawet dziennikarze słuchają to i wydaje się im, podają dalej, że no to tak jest, tak musi być. Albo robimy wielką Europę Wschodnią, jak mówił Dugin, z Rosją i Chinami, albo nowy jedwabny szlak z Rosją i z Amerykanami. No i tutaj Mongołowie przecież dominowali w Azji i to jest taki właśnie szlak jagielloński, panie Jeszcze Marianie. Mogę tylko zdanie, dlatego nazwałem to zdradą redaktora Sakiewicza, bo on mając wpływ i budując swoją potęgę medialną właśnie na proamerykańskich, wolnościowych patriotach polskich, teraz za pomocą takich pseudoautorytetów jak ten Bielewicz przeprowadza ich
kłamstwem, że Amerykanie też popierają jedwabny szlak, przeprowadza ich w komunistyczne łapy chińskie. Jest to podłość najwyższego sortu. Panie Marianie, jak pan to skomentuje? Dla mnie takie zdanie, które padło, jest szczególnie istotne, że Chiny już uzależniły Rosję. I to wielu tak przełknęło, a no to fajnie. To ja zadaję pytanie, czy Chiny nie uzależnią Polski, która jest, powiedzmy sobie, ma mniejsze możliwości stawiania oporu. Jeżeli Rosja angażuje się w projekt jedwabnego szlaku, próbuje na własnych zasadach, i to nie tak, że będzie przebiegał przez wielkie miasta, tylko jakoś tam tak boczkiem, prawda, bardzo ostrożnie, tak żeby nie stracić kontroli nad własnymi ośrodkami decyzji, infrastrukturą, a w Polsce to ma być rzeczywiście w miejscu kluczowym między Łodzią a Warszawą w centrum Polski, z możliwościami operowania, powiedzmy, na inne kierunki świata, czyli strategiczny punkt z różnych powodów w Polsce. Mhm. Oddanie centrum Polski w nadzór obcemu mocarstwu o ambicjach zarządzania światem wkrótce. Próba porównania jedwabnego szlaku z czasów tych starożytnych do obecnych jest nieporozumieniem, ponieważ wówczas rzeczywiście jakieś luksusowe towary, imperia azjatyckie i Rzym, prawda, między sobą wymieniali przy pomocy tam karawan różnych i prywatnej inicjatywy, która nie miała możliwości przerzucenia całych legionów i armii. A teraz to jest zupełnie ma inny wymiar. Wówczas to rzeczywiście luksusowe towary dla wybrańców w ilościach bądź co bądź niewielkich były transportowane. Dzisiaj jest to projekt o charakterze także politycznym, bo dzisiaj sprzedaje się nie tylko towary, ale wraz z towarami sprzedaje się ideę. I tą ideę jasno przywództwo chińskie wyłuszczyło, że ma być globalizacja, ale nasza, czyli komunistyczna. Tak, czyli Chiny wraz z Rosją chcą wprowadzić porządek światowy własny. I o ile ci sami ludzie, zwróćcie uwagę, gniewali się na te projekty takie ogólnoświatowe, gdy artykułowało to Wall Street, pani Clintonowa i to całe towarzystwo lewicy amerykańskiej, to będą rządzić Amerykanie z Żydami, to lewactwo światem. A jak to robią już komuniści chińscy, to zajebisty projekt. Dla mnie to nie ma żadnej różnicy, dla mnie to jest to samo. I ten centralny ten węzeł komunikacyjny, który ma tam kosztować 30 miliardów złotych, na dzień dobry. No, to tak jak ze stadionem o tym się było, mówi. I ja przecież słyszałem w polskim radio wywiad jednego z ministrów rządu polskiego, który mówił jasno, że tutaj mają pieniądze wyłożyć Chińczycy i oni uczestniczyć w budowie tego. To ja zapytam, jak wydadzą pieniądze i będą budować, to kto będzie zarządzał? Suski? Nie, on będzie tam pożytecznym idiotą, który będzie rysował pagody na ścianach. Wyjęty kawałek państwa polskiego spod polskiej kontroli, tu będzie rzeczywiście, tak jak się mówi, jak armia natowska może przyjechać, a jak przyjedzie chińska, to już powiedzmy sobie, natowska samolotem może, ale chińska to przyjdzie pociągiem. To ja pytam, czy więcej osób wsiądzie do samolotu, czy do pociągu na raz? Pani redaktor, jeżeli pani jeszcze z nami jest, to chcieliśmy spytać jeszcze o komentarz do zdania pana Jerzego Bielewicza, że Chińczycy nie mogą czekać na centralny port komunikacyjny i starają się wybadać teren, czy nie mieliby nabyć lotniska w Łodzi, bo centralny port komunikacyjny jest planowany na 2027, zdaje się, rok, a Chińczycy chcą już wcześniej tutaj mieć przyczółki w Polsce, z czego cieszy się pan Bielewicz. Właśnie o tym chciałam mówić, bo to coś mi się wydaje, że to z tym centralnym portem to będzie wyglądać tak, że my rzeczywiście je wybudujemy. No Polacy pewnie z tego wyłożą na to ogromne pieniądze, a w międzyczasie oddamy Chińczykom lotnisko w Łodzi i tam będzie szedł cały ten transport z Chin i z Europy. To będzie taki główny hub tutaj, a tam nasze port lotniczy będzie stał pusty. To jest w momencie, kiedy widzimy, że Chińczycy robią zakusy jakieś inne lotnisko,
To jest alarm już w tym momencie. To znaczy, to znaczy, że zupełnie ten port komunikacyjny nie ma racji bytu, bo Chińczycy mają zupełnie inne plany, plany, które są przeciwko temu portowi. I to jest wbrew temu, co mówią nasza władza. Nasza władza mówi, że to jest element nowego jedwabnego szlaku, a teraz mamy informację, że nie, Chińczycy mają zupełnie inne plany. Zupełnie nie wpisują się w polską wizję. Ale o tym wiemy już, bo oni już chcieli wybudować terminal w Łodzi i to powstrzymał minister Macierewicz. Czy teraz będzie ktoś w polskim rządzie, kto powstrzyma to lotnisko, które powstanie? I najgorsze jest, proszę państwa, że w tym wszystkim, kiedy ci Chińczycy tak starają się tu wejść, ale tak wejść, żeby cały projekt kontrolować, bo oni, podejrzewam, nie chcą wejść w ten centralny port, dlatego że wiedzą, że nie będą tam całości kontrolować, a to lotnisko w Łodzi pewnie będą kontrolować i na tym im bardziej będzie zależeć. To kiedy to wszystko się odbywa, to my zapraszamy takiego eksperta typu pan Bielewicz. Zamiast opowiadać, co się dzieje w innych krajach, które mają już dużo więcej doświadczenia z chińskimi inwestycjami. A takim przykładem jest w tej chwili Malezja. W Malezji 9 maja odbyły się wybory i przegrała tam partia i przegrał tam premier, który wprowadził Chińczyków do Malezji, który chciał, żeby było jeszcze więcej chińskich inwestycji, a skończyło się to po prostu totalną korupcją. I wystąpił przeciwko niemu już były premier, on był kilkanaście lat temu premierem, już w tej chwili ma 92 lata, wystąpił przeciwko temu. Była w trakcie kampanii wyborczej było to, co postuluje pan Marian. Jednym z głównych tematów była kwestia chińskiej obecności, chińskich inwestycji. To był główny temat kampanii wyborczej w Malezji i ona doprowadziła do tego, że zwolennicy chińskiej obecności przegrali. Ten 92-letni polityk wygrał między innymi dlatego, że powiedział, że wszystkie umowy z Chinami trzeba jeszcze raz przejrzeć, prawdopodobnie trzeba niektóre renegocjować, a w ogóle musimy być, nie mamy nic przeciwko nowemu jedwabnemu szlakowi, ale trzeba dokładnie się przyjrzeć dlatego, żeby nie chcemy mieć okrętów wojennych w regionie. Czyli jasno widzą w Malezji, która ma dużo więcej inwestycji chińskich w tym kraju, jest w ogóle chińska społeczność, która się zresztą z tego wyboru, że wyrzucą komunistyczne inwestycje, bardzo cieszy. Chińczycy w Malezji się z tego cieszą. No właśnie, my już mamy... Odbyła się ogromna dyskusja w czasie wyborów. Ja słyszę, że pan Rola gdzieś tam opowiada, że w Polsce nie ma dyskusji na temat nowego jedwabnego szlaku, on chce zrobić taką dyskusję. Bez sensu. Nie ma z kim rozmawiać. Ma być w trasie kampanii wyborczej dyskusja. Ci politycy, którzy kontynuują to, co robił Komorowski, ci politycy PiSu, niech się tłumaczą z tych klęsk, z tych niewybudowanych deptaków, bo nie dojechał kamień, z tych delegacji za 300 tysięcy, bo na alkohol i wystawną kolację trzeba było wydać, jak na Dolnym Śląsku. Z tego deficytu handlowego, który już nie jest 12-1, tylko 13-1. A nowi politycy, którzy chcą wejść na ich miejsce, niech nam powiedzą, jak widzą tę politykę z Chinami. To ma się odbyć, a nie jakaś tam debata publicystów, którzy i tak na ten temat nic nie wiedzą, bo co wiedzą, to powiedział pan Bielewicz, nie? No także tego potrzeba. To Malezja już wie, w Azji Malezja już wie. Wasz komentarz jeszcze w tej sprawie. Co tak naprawdę powiedział w takim razie generał Hodges? On powiedział, że oczywiście ten port komunikacyjny może być, tak, wspieramy to, ale w ramach właśnie NATO. Ze Stanami Zjednoczonymi, z Zachodem. Ważne. A nie z komunistami chińskimi, tak? Ważne, kto będzie sprawował nad tym kontrolę. Po co to jest budowane? Wam to jest czyje? Czyje? Bo jak ktoś powie, to jest nieważne, czyje by ile było, na tej zasadzie rządy Platforma Obywatelska utrzymywała. Nieważne, prawda, czyje fabryki w Polsce, byle były, to przestały być w ogóle, bo po co mają być w Polsce, jak mogą być we Francji i w Niemczech. I tutaj te słowa, które wypowiedział prezydent chiński nie tak dawno, że Chiny wyciągnęły wnioski, dlaczego Związkowi Radzieckiemu się nie udało. Tak. Mhm. Tylko po to wyciągają wnioski, żeby im się udało. I jaki jest wniosek? Wniosek jest taki. Lenin powiedział, kapitaliści sprzedadzą nam sznur, na którym ich powiesimy. Dlaczego ten plan się nie udał? Bo nie było za co kupić sznura od kapitalistów. Chiny przez jedwabny szlak komunistyczny realizują taką politykę. My sprzedamy kapitalistom sznur
i jeszcze ich na nim powiesimy. Albo sami się powieszą. Tyle. A tym sznurem jest jedwabny szlak. No ja chciałem tutaj dotknąć tego wątku korupcji, bo pani Hania powiedziała o przypadku Malezji. Dlaczego ta propaganda chińska i te inwestycje komunistyczne chińskie, wbrew nawet tej diasporze chińskiej, która zwykle jest antykomunistyczna, no bo przecież uciekła z tego komunistycznego raju, się udały w tej Malezji pod poprzednimi rządami. Właśnie przez ogromną korupcję, czyli łapówki, możemy domniemywać, że za wszystkimi tymi stacjami, ekspertami, bankami, inwestycjami, telewizjami, nawet telewizją Republika, stoją chińskie pieniądze. I dlatego oni tak śpiewają. Mamy przykład Malezji, mamy przykład przebudzenia, że Malezyjczycy przebudzili się i wybrali premiera, który daje gwarancję posprzątania tych złodziei chińskich. A ja na to nałożę, dlaczego pisowska elita tak ochoczo wspiera chińskich komunistów. Tu nawet mamy przecież lubelskie kwiatki, ludzi pokulu. Ludzi zasłużonych patriotycznie i z miesięcznic spoleńskich i tak dalej. Wojewoda jest też po kulu. I kiedy rozmawiamy z otoczeniem tym pisowskim, lubelskim, to co oni mówią? Oj, tam wartości, to już nie są komuniści. To już nie są komuniści, to są inwestorzy. To słyszę od kulowych pisowców w Lublinie. Dlatego mówimy, potrzebujemy nowej elity, nie po kulu, tylko zbudowanej na fundamencie Jezusa Chrystusa i Jego słowa. Bo elita katolicka po kulu, pisowska, jest lukrowana wartościami, ale w środku jest zgniła pazernością na pieniądze, tak samo jak elita PO i SLD. Jeśli mogę, taki wątek, bo wiemy dobrze, że Unia Europejska przywiązuje dużą wagę do skrupulatności w rozliczeniach finansowych. I tam wprawdzie daje komu trzeba, no ale jednak tutaj trzeba mieć podkładkę. Tutaj tego typu świństewka, że z czegoś się człowiek nie rozliczy, to bardzo trudno ukryć. Dlatego się powołuje rozmaite tam fundacje, tam projekty unijne, takie, siakie. Tu trzeba zaaranżować jakąś tam slalom prawny. Natomiast w kwestii tej, o której mówimy, chińskiej, no to powiedzmy sobie, formalności nie są potrzebne. Dlatego taki cwaniaki z Platformy to jeszcze potrafili się dogadać z Unią Europejską, ale prostaki z PiSu potrzebują mieć możliwości brać pieniądze garściami do kieszeni bez kwitowania. Dokładnie, i to jest walor chińskiej współpracy z Chińczykami ludowymi. Dziękujemy pani redaktor Hannie Shen, naszej korespondentce na Tajwanie, która była z nami, a teraz prosimy reżyserkę o zaprezentowanie spotu petycji smoleńskiej do Trumpa. Jest on już w wersji z angielskimi napisami. Możecie podać go dalej. Jest na Facebooku pana Mariana Kowalskiego, na Facebookach Ruchu 11 listopada i Idź pod prąd. Także teraz ten krótki spot. Jeszcze raz was zachęcamy do podpisania petycji. My, wolni Polacy, zwracamy się do pana prezydenta jako do przywódcy wolnego świata z gorącą prośbą, by zainicjował pan międzynarodowe śledztwo w sprawie tragedii smoleńskiej. Czynimy to w obliczu bezradności naszego państwa, także pamiętając o zobowiązaniu Stanów Zjednoczonych i innych aliantów po II wojnie światowej, by Polska rzeczywiście mogła być wolnym, demokratycznym krajem. Czy warto upomnieć się o prawdę o okolicznościach śmierci prezydenta Polski? Czy warto było upominać się o prawdę o Katyniu? Chyba warto. Jeżeli ktoś mówi, że nadal nie jest przekonany, to niech nie ma pretensji, że ktoś kiedyś nie upomni się o niego. Gratuluję inicjatywy. Każda inicjatywa tutaj jest mile widziana i cieszę się, że one się rozwijają. Jeśli czujesz się Polakiem, jeśli chcesz pomóc Polakom, podpisz petycję do Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale i przywódcy całego wolnego świata.
Dziękujemy serdecznie za ten spot. Agata, bardzo dobra robota. I my mamy informację od naszego widza w tym temacie, że ktoś znowu dzisiaj zadzwonił do Radia Maryja z ruchu 11 listopada z prośbą o wsparcie petycji o międzynarodowe śledztwo smoleńskie do Donalda Trumpa. Dwa razy słyszałem, że inicjatywa jest z ruchu 11 listopada. Dziękujemy Wam za to, że działacie. Rzeczywiście Wasza działalność w internecie wspierająca petycję jest niesamowita. Mamy też ogłoszenie od naszych klubowiczów z New Jersey, którzy będą obecni na protestach pod pomnikiem katyńskim w jego obronie w sobotę i w niedzielę. Zainteresowanych prosimy o kontakt kluby@idźpodprąd.pl. Pierwszy protest przeciwko usunięciu pomnika katyńskiego odbędzie się 12 maja o godzinie 1 przed City Hall, 280 Groves Street, Jersey City, New Jersey, organizowany przez Katyń Memorial Committee. Czyli 12 maja, czyli w dniu jutrzejszym, 13 godzina, to tak jak nasz program. I drugi protest odbędzie się 13 maja, w niedzielę o godzinie 15 przed pomnikiem katyńskim. Organizatorem jest mecenas Sławomir Plata z Nowego Jorku. Zapraszamy wszystkich naszych widzów na te dwa protesty. I też prosimy Was, żebyście tam promowali petycję do Donalda Trumpa o międzynarodowe śledztwo smoleńskie. Rzeczywiście jest to niesamowita okazja, że to się tak zbiegło w czasie. Mówiliśmy, że Bóg ustawił te daty nieprzypadkowo. A jeszcze jedna data jest bardzo ważna, bo dzisiaj w Polsce premiera filmu Katyń – Ostatni świadek. Jutro będzie wyjątkowy program na żywo o 13 w telewizji Idź Pod Prąd na finiszu petycji i będziemy rozmawiać właśnie o tym filmie Katyń Ostatni świadek, reżyseria Piotr Szkopiak. Jest to produkcja polsko-brytyjska, jakbyście oceniali, czy to też pokaże światu ten film, że sprawa katyńska i sprawa smoleńska to są sprawy wciąż niewyjaśnione, niedocenione przez świat i winni tych zbrodni do tej pory nie zostali ukarani. No w samej Polsce sprawa katyńska była przecież do roku 89. powtarzana, podtrzymywana tylko... Rosyjskie kłamstwo o zbrodni niemieckiej. Oficjalnie, ale prawda była w drugim obiegu, to w rodzinach się o tym mówiło. To przy okazji takich działań nielegalnych i nieformalnych się o tym wspominało. Dzisiaj sprawa smoleńska dokładnie jest traktowana tak samo. Oficjalny obiekt, czyli tak zwany salon pseudoelity, no oni wiedzą jak było i tego się trzymamy. Dla mnie niestety muszę Państwu powiedzieć, że ponad pół wieku przeżyłem i cały czas żyjemy w takim świecie, że tam prawdę to sobie można szeptać z ucha do ucha między zaufanymi osobami, a w głównym nurcie to jest sroga siara i lepiej się nie narażać. Nie wiem, nie widziałem tego filmu, to oczywiste, bo dopiero dzisiaj jest premiera. W przyszłym tygodniu go obejrzę. Zobaczymy, co zawiera. Tak czy inaczej, poprzez właśnie kino najlepiej dociera się do ludzi i ten film powinien być pokazany w świecie. Jak rozumiem, to nie będzie do użytku wewnętrznego, bo ja to wiem, jak ale było. Ale w Polsce promocji nie ma wielkiej. No. Ja się nie dziwię. A dlaczego nie ma promocji? A no właśnie dlatego, że te dwie sprawy się wiążą. Jeżeli przy różnych takich okazjach się rozmawia z różnymi osobami i ktoś powie, no tego nie można porównywać. A przepraszam, a kto mi zabroni? Ja sobie będę porównywał, aż mi będzie do bólu. Bo tutaj to trzeba porównywać, bo tutaj analogii jest nadzbyt wiele. Chociażby powód wyprawy smoleńskiej był taki, że tutaj strona rosyjska robiła co mogła, żeby Polakom z głowy to wybić. Może to się nie wiąże, może wiąże. Ja przypomnę rok 2005, gdy te majowe uroczystości z okazji zwycięstwa nad faszyzmem w Moskwie się odbywały, huczne, na których był Aleksander Kwaśniewski, prezydent Polski.
posadzony gdzieś tam w kąciku, tak, tak ocieplenie relacji polsko-rosyjskich, siedział na taborecie gdzieś tam, wiecie, w ostatnim rzędzie. Pan Putin przemawiał i on mówił, że Rosja razem z sojusznikami ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i antyfaszystami niemieckimi pokonała nazizm. To powiedział Putin. Przy polskim prezydencie. O Polakach ani słowa. No, że powiedział przynajmniej o polskich antyfaszystach, ale ani słowa. Dla Rosji nie ma Polski nawet w takim kontekście. Nawet przedstawienie jako sojusznika tych kolaborantów nie miało miejsca. Jeżeli w 2005 roku pan Putin, którego notowania były znacznie niższe niż dzisiaj, nie było jeszcze ataku na Ukrainę, nie było jeszcze odebrania Krymu, nie było wyeksportowania armii do Syrii, nie było wygłoszonego wprost sojuszu z Chinami. Powiedział coś takiego, a nie powiedział o Polsce wcale, to miejmy jasny przekaz dla Putina, dla jego ekipy. Polska już nie istnieje propagandowo, a u nich propaganda idzie przed czynami politycznymi i militarnymi. Dokładnie taką samą sytuację mieli ci Polacy, którzy praktycznie nie mając innego wyjścia z Syberii, zapisali się do tej komunistycznej armii, tej pierwszej armii Wojska Polskiego, wtedy jeszcze pierwszej dywizji Berlinga. Pamiętacie państwo zapewne, gdzie Rosjanie skierowali tę polską jednostkę, tych Sybiraków, którzy nie zdążyli załapać się do Andersa, albo nie puścili ich kacapy, można tak powiedzieć, chcieli wrócić do Polski, zapisali się już nawet do tej komunistycznej armii Ludowego Wojska Polskiego i gdzie ich Stalin wysłał? Na śmierć. Na śmierć. Lenino to była bitwa, żeby wybić tę dywizję. W ogóle nieznaczący element strategiczny, nieprzygotowany, Niemcy dobrze okopani, duża przestrzeń taka, żeby mieli świetny ostrzał na Polaków, to było popchnięcie tej dywizji na śmierć. Podobnie zresztą w Powstaniu Warszawskim. Przecież desant berlingowców jak został zrobiony? Żeby niby pokazać później, no Rosja próbowała, ale wiadomo było, że idą na wybicie ci żołnierze. Nie mają żadnych szans. Są po to, żeby ich rozwalić. To nawet troszeczkę ten film Powstanie Warszawskie to pokazywał, jak oni w ogóle nie byli przygotowani do walk w mieście. I szli na rozwałkę, tak. Można tak powiedzieć. Także tak Stalin traktował te nawet kolaborujące ze sobą jednostki, to wojsko tak zwane polskie. Tak Rosja nienawidzi Polski, można powiedzieć, że nawet w tej wersji komunistycznej nie była w stanie zaakceptować polskiej niepodległości i próbowała ją na wszystkie możliwe sposoby zniszczyć. A wczoraj mieliśmy kolejną miesięcznicę smoleńską, ale już bez Marszu Smoleńskiego, sama msza, bo jest sukces, bo jest pomnik, jak powiedział Jarosław Kaczyński niestety, a Antoni Macierewicz w telewizji Trwam powtarza przy tej okazji. Wiele wskazuje, że w Smoleńsku był zamach, świadome działanie, ale ostateczne zdanie w tej sprawie należy do prokuratury. Materiały obciążające stronę rosyjską są przekazywane przez naszą komisję do prokuratury. Tutaj jest już jasno mówione o odpowiedzialności Rosji za tragedię smoleńską. Jednocześnie Amerykanie bronią pomnika Katyńskiego. Tutaj Antoni Macierewicz wspominał między innymi o nobliście Andrew Shalim, który wystąpił do Stephena Fulopa przeciwko usunięciu pomnika. Mówiliśmy także w tym programie po angielsku, że Johnny Daniels, szef Fundacji From the Dead, a także ofiary Holokaustu, Żydów. Amerykański Kongres Żydów sprzeciwił się oficjalnie usunięciu pomnika Katyńskiego. Także radni z Jersey City, między innymi czarnoskóry pastor, również Rudolf Daniels, się opowiedzieli przeciwko usunięciu tego tak, pomnika. To bardzo cieszy, że Polacy już nie są sami. Tak że jest. Polacy nie są sami, że rzeczywiście ta Polonia, która dzisiaj jest w Stanach Zjednoczonych, ona nie jest już takim gettem, taką enklawą, gdzieś zamkniętą polskich robotników takiego niższego szczebla, ale rzeczywiście, że Polacy w Stanach
Stanach Zjednoczonych przedzierają się odważnie do elity. To już sam taki urbanistyczny i demograficzny rozkład Chicago to pokazuje, że kiedyś byli tam na tym Jackowie, na tej ulicy Milwaukee i w okolicach i to była taka no, raczej robotnicza dzielnica. Teraz to miejsce już powoli różni Latynosi, Meksykanie przejmują, a Polacy wyprowadzają się do ekskluzywnych dzielnic na przedmieściach Chicago. To pokazuje, że awansują w strukturze społecznej Stanów Zjednoczonych i to, że popierają już ich i wpływowi Żydzi, tak. Wpływowi naukowcy, także pastorzy amerykańscy, to pokazuje, że Polonia rzeczywiście wkomponowuje się już w elitę amerykańską. To bardzo nas cieszy. Tu przypominam, że mamy ambitne projekty, żeby polskie kościoły biblijne powstały w Stanach Zjednoczonych, dlatego wzywamy chrześcijan najpierw z Chicago, z okolic Nowego Jorku, bo tam też jest około milionowa Polonia, żebyście się z nami kontaktowali. Spróbujemy razem ten wielki dziejowy projekt dla Polaków w Stanach Zjednoczonych zrobić. No właśnie a propos tego dziejowego projektu, to wciąż przypominamy o petycji do Donalda Trumpa, jakbyście mogli jeszcze właśnie zaapelować do tych, którzy wyjdą w proteście przeciwko usunięciu pomnika katyńskiego jutro i pojutrze w Jersey City, do tych Polaków, do Amerykanów, do innych nacji, którzy będą bronić pomnika katyńskiego. Dlaczego warto poprzeć petycję do Donalda Trumpa o międzynarodowe śledztwo smoleńskie? Jak to się wiąże? Macie ostatnią szansę, no dzisiaj jest piątek, jutro wiemy, że jutro będzie ten wyjątkowy program będziemy o 13:00. Na pozycjach. I do końca będziemy walczyć o te 100 tysięcy podpisów. No sprawa polska widać, że zaczęła interesować nie tylko krąg takich fanów własnej ojczyzny, tylko to już jest temat, o którym się mówi, no różnie się mówi, ale mówi się w świecie. Ja mówię tak, nawet niech mówią o nas źle, byle już zaczęto mówić. Wtedy już można własną narrację narzucać. Najgorsze jest zamilczanie. I sprawa tego pomnika Katyńskiego też pokazała z jednej strony, że niefrasobliwe wypowiedzi burmistrza, który powiedzmy sobie wiedzę historyczną doma na charakterystycznym dla demokratów poziomie. I tam też jest rosyjski lobbysta. I tu, tak? sobie strzelił w stopę, bo się okazało, że co? Że tam ginęli także Żydzi. I że w polskim wojsku służyli Żydzi. No zginął tam rabin Wojska Polskiego. Tak, naczelny rabin Wojska Polskiego tam zginął i chyba 400 oficerów pochodzenia żydowskiego. Ci ludzie nosili polskie mundury, byli elitą także w wojsku, mieli prawo do własnego kultu religijnego w państwie polskim przedwojennym i nie żyli w żadnym getcie, nie byli jak w Sowietach w tej republice Birobidżan, obrabiani komunistycznie, tylko mogli pielęgnować własną tradycję, zarówno ci ortodoksyjni, jacy bardziej tacy zasymilowani. Z drugiej zaś strony w Niemczech w tym czasie to już nie mieli prawa posiadać własności, prowadzić przedsiębiorstw, nie mieli prawa zawierać mieszanych związków małżeńskich, czyli Polska w tym czasie była już państwem, w którym Żydzi byli i obywatelami bez kategorii, obywatelami polskimi na równych prawach. I tę narrację ci Polacy, którzy przemawiali do radnych w New Jersey, to powiedzieli tym ludziom i okazało się, że co, że od razu społeczność Afroamerykanów taka bardziej świadoma się przyłączyła, bo te kwestie tam są bardzo żywe, takie równościowe w tym pojęciu takim normalnym, a nie z tym lewicowym przegięciem. I tę sprawę polską można nawet przy takiej okazji podnieść. I o ile samo ktoś powie, no nie wiadomo jak tutaj, czy Stany Zjednoczone będą chciały się interesować sprawą smoleńską, co mają robić. Dobra, można się upomnieć o wydanie dowodów rzeczowych, tak? Powołujemy komisję międzynarodową, proszę bardzo. I tutaj okazuje się, że komuś musi rura zmięknąć, tak? Nie oddadzą, aha, no to jesteście złodzieje. Oddadzą, aha, to już rurka zmiękła. I w tym momencie okazuje się, że my jesteśmy za słabi, żeby wyegzekwować od Rosji swoją własność, ale jeżeli to będzie sprawa umiędzynarodowiona, a to już zupełnie inaczej. Jak się okaże, że pan Putin będzie musiał albo wyjść na złodzieja,
albo oddać, obie sytuacje są nie dla niego, myślę, bardzo mocno upokarzające, to myślę, że sprawa polska w kwestiach także tych reprywatyzacyjnych będzie wyglądała zupełnie inaczej na tyle innych państw, regionu, których ta ustawa także dotyczy. Także ja myślę, że Polacy, którzy niejednokrotnie mnie pytają na takich spotkaniach, no co my możemy zrobić? No co możemy zrobić? No to Boże mój, w tym momencie nie trzeba wychodzić teraz z domu. Macie. Nie trzeba wychodzić z domu, żeby sprawa polska była w Waszyngtonie, która może stać się przedmiotem rozgrywki pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą, że sprawa polska nie będzie tylko prywatnym hobby grupy fascynatów naszej ojczyzny, ale wreszcie mocarstwa będą musiały zdać egzamin z prawdy, z determinacji. Ja to mówię bez satysfakcji, że państwo polskie, naród polski nie jest w stanie samodzielnie wygrać swoich spraw. Trudno, ale to nie jest powód, żeby kucnąć w kącie, utrzyć gila i nic nie robić. Jeżeli jestem sam za słaby, to sobie muszę znaleźć silnych kumpli. Najgorsze jest, że polskie, też te tak zwane prawicowe media nie mówią o tej petycji. No służą Chińczykom, tu pokazaliśmy, Telewizja Republika służy Chińczykom, Radio Wnet służy Chińczykom. No to jak ci powiedzą o petycji smoleńskiej, która może pokrzyżować ruskie plany geopolityczne w Europie? A wiecie, myślę, że to też jest dużo mniejsze. Tam, jak możemy treść tej petycji pokazać, tam jest podpis Marian Kowalski, a jeżeli ta petycja osiągnie 100 tysięcy głosów, to ta petycja z podpisem Marian Kowalski, pastor Paweł Chojecki i Andrzej Turczyn będzie na biurku przed oczami Donalda Trumpa. I tego właśnie rząd PiS i te prawicowe tak zwane media nie mogą zcierpieć. A no niech tam cierpią, niech se gile, jak to Marian, niech se w kącie gile obcierają, ta ruska agentura, czy ludzie zawistni i absolutnie nie rozumiejący pracy zespołowej dla Polski, a Polacy wszystkie ręce na pokład i jedziemy do Waszyngtonu z tym, co Rosja i Tusk, agentura rosyjsko-niemiecka w Polsce, chcieli zamieść pod dywan tym śledztwem Anodiny i Millera. Zbrodnie stulecia, być może nawet zbrodnie tysiąclecia dla narodu polskiego. I tych wszystkich, jak pytałaś, którzy będą bronić pomnika Katyńskiego, których wspieramy i cały czas mówimy po polsku i po angielsku na naszym drugim kanale Make Poland Great Again. Macie film właśnie dotyczący, program z człowiekiem, który stracił najbliższą rodzinę w Katyniu, właśnie o znaczeniu obrony tego pomnika, łączący z właśnie tym, co się stało nad Smoleńskiem, bo przecież z jednej strony oni pojechali tam uczcić właśnie naszych bohaterów bestialsko zamordowanych wbrew wszelkim konwencjom, co pokazuje, że z kacapem nie ma żadnych konwencji, nie ma żadnych umów, bo tylko będą mieć siłę, będą mieć interes, to ci strzelą w tył głowy albo, tak jak ten pomnik pokazuje, bagnet w plecy wbiją. I o drugim Katyniu, to w miesięczniku Idź Pod Prąd, chyba jako jedni z pierwszych mówiliśmy, pokazując analogię pomiędzy tym, co się stało na początku II wojny światowej i tym, co się stało w 2010 roku. Nie można tych rzeczy w żaden sposób rozdzielać. Polacy razem zarówno o Katyń, jak i o Smoleńsk muszą się upominać. I o to prosimy Polonię, która jutro czy pojutrze wyjdzie tam na manifestację w New Jersey. Oczywiście. Jeszcze jedno zdanie, jeśli można. Otóż proszę zwrócić uwagę, że sprawa katyńska, ilości ofiar, tak, w tym bilansie ofiar II wojny światowej, zarówno po stronie tej sowieckiej, jak i hitlerowskiej, to ktoś by powiedział, dobra, tam 20 tysięcy Polaków, no to jak to się bilansuje w tym, co Stalin wytłuk, co Stalin wytłuk i co Hitler? A jednak, bo sposób zamordowania, to jak postąpiono z jeńcami wojennymi, zbydlęcenie katów, pogwałcenie wszelkich standardów spowodowało, że to w rozgrywce między dwoma imperiami zbrodniczymi jak nigdy w historii, to już był to przedmiot do obrzucania się tak na to, kto jest gorszy. W takiej rozgrywce między takimi sukinsynami jak Stalin i Hitler się okazało, że 20 tysięcy polskich oficerów to już jest tym odważnikiem na tej szalce, który z nich jest większym sukinsynem. Zwróćcie uwagę, to był gramowy odważnik, ale nikt nie powiedział czegoś takiego, że nieważne.
Hitler, który bilansował te swoje ofiary, no nikt się nie podejmie. Czy Stalin, który mówił, że tam, a jak tam ginie milion, to statystyka. Jak ginie milion, to dla niego nic, a to 20 tysięcy. A co się okazało? Sposób, to co się stało, był już całkowicie przekreślający z pozycji moralnych, a potem i politycznych, sprawców tego. Dlatego to było to przerzucanie się. A Sowieci nie chcieli tego, to pielęgnowali to kłamstwo, zwróćcie uwagę, przez dwa pokolenia od wojny. A Niemcy, którzy no, świeżo po zajęciu Polski, już po dokonywaniu strasznych rzeczy w Polsce, jak odkryli te groby, to co zrobili? No, polskich ekspertów wezwali. Proszę bardzo, Czerwony Krzyż, eksperci międzynarodowi. Zobaczcie, świat niech zobaczy, jacy ci Sowieci skurwysyny, niedawni sojusznicy. I ktoś mi powie, że ilość ofiar nie ma znaczenia, że to jest, powiedzmy, za mała skala problemu? Nie. To jest ważna waga moralna tego zagadnienia, nad którą nie można przejść do porządku dziennego. Rosjanie dopiero po kilkudziesięciu latach przyznali się do tej zbrodni, a teraz jak rozdaje się te ulotki o petycji Smoleńskiej do Trumpa, słyszy się takie głosy od Polaków, że a, to 8 lat temu, to już kto to wie, nie jest to ważne. To nie są Polacy. Nie róbmy jaj. To jest tutejsza ludność. To jest ludność tubylcza. Ona rzeczywiście zamieszkuje ten teren po tych różnych wojnach, kataklizmach. Dlatego właśnie chciałem powiedzieć o Polaku, jeszcze z dawnych czasów. Właśnie doktor Olgierd Kaltenberg, który też jest biblijnym chrześcijaninem, mieszka na stałe w Teksasie, ale tutaj przyjeżdża do nas na długi czas, taki wakacyjny, i nas wspiera. I wziął udział też w tym programie anglojęzycznym na kanale Make Poland Great Again, na kanale YouTube. Polecamy, zasubskrybujcie sobie ten kanał, niech on tam wysoko się pojawia w tych anglojęzycznych także odsłonach, żeby tam dużo było i komentarzy i tak dalej. Oczywiście najlepiej w języku angielskim, ale i po polsku, jak ktoś chce, prosimy was o to, wtedy ten kanał będzie się tam automatycznie promował. Oczywiście ręcznie będą go te lewackie mendy, tak jak nas przecież cały czas blokują, zabierają te polubienia, subskrypcje i tak dalej, wiecie. Nie będę o tym się rozwodził, ale tak rozmawiałem z Olgierdem, tu mówię, o Katyniu, zawsze idę, nigdy kacapom tego nie odpuszczę. Trzech, ojciec, brat ojca i brat mamy. Wszyscy zginęli w Katyniu, oficerowie Wojska Polskiego. To jest człowiek, który jest godzien nosić na plecach skrzydła husarskie. To jest człowiek dawnej Rzeczpospolitej. To jest Polak. Do takich Polaków my mówimy i do takich Polaków chcielibyśmy, żeby historia nas zaliczyła. A nie do tych towarzyszy szmaciarzy, nie do tych pokulu pisowców, którzy będą z komunistami chińskimi za łapówki robić interesy i mówić, że... I wymazywać przymiotnik komunistyczny. Że to nie są, to kapitaliści, a o Smoleńsku? A pomnik jest, to po co gadać? Jest pomnik, szafa gra, kasa pełna, w brzuchu nie burczy. To nie są Polacy, to są świnie. I też takich niezłomnych Polaków mamy w Warszawie, w klubie Idź Pod Prąd. Wczoraj podczas miesięcznicy smoleńskiej oni postanowili wyjść na ulicę. Już pisowcy złożyli broń, już nie było Marszu Smoleńskiego, a nasi wyszli na ulicę i przeprowadzili akcję zachęcającą do podpisania petycji do Donalda Trumpa o powołanie międzynarodowego śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej. Wykorzystując datę 10 maja, czyli kolejnej miesięcznicy, zaopatrzeni w ulotki, ruszyliśmy pod pomnik smoleński. Atmosfera pod pomnikiem była spokojna, dzięki czemu sporo osób zatrzymywało się na dłużej, aby porozmawiać z nami. Przekonywaliśmy wszystkich, zarówno tych, którzy twierdzą, że był tam zamach, jak i tych, którzy uważają przeciwnie. Były osoby, które dziękowały za zaangażowanie w tej sprawie, które brały więcej ulotek dla znajomych, aby... Ale były też osoby obojętne, które wyraźnie mówiły, że ich to nie obchodzi lub twierdziły, że powinniśmy siedzieć cicho. Takie postawy były dla nas chyba najtrudniejsze do zrozumienia i zaakceptowania. Generalnie akcja udana, sporo ulotek się rozeszło, a warunki sprzyjały do rozmowy na ten ważny dla Polaków i Polski temat. Dziękujemy Warszawie. Tu rzeczywiście są dwie rzeczywistości. Jest Warszawka, ale jest i Warszawa. Pozdrawiamy Warszawę. Gardzimy Warszawką.
I jeszcze przy okazji komunistów to powiem bardzo ważne ogłoszenie, bo już jutro Dzień Prawdy o Chinach w Łodzi, projekcja filmu W imię Konfucjusza i Trudno uwierzyć oraz komentarz redaktor Hanny Shen, którą gościliśmy dzisiaj i pozdrawiamy, i Marcina Hakemera Fernandeza. Zapraszamy o 15.30 do kina Tatry przy ulicy Sienkiewicza 40. Wstęp wolny. Zachęcamy też do kontaktu klub.łódź@idźpodprąd.pl. To jest bardzo ważne, żebyście jutro poszli na ten Dzień Prawdy o Chinach w Łodzi i tam też będzie można podpisać petycję. Petycję można podpisać już teraz na swoim smartfonie, na komputerze, jeżeli masz podłączenie do internetu. Podpisz, link znajdziesz na czacie i w opisie filmu. No tutaj taka smutna konkluzja, że Ewa Stankiewicz, która przecież no, umieściła nasze środowisko Kościoła Idź Pod Prąd w swoim filmie Krzyż, w zwiastunie było tego dużo, dużo więcej, później na żądanie różnych takich katolickich męt wycięła sporą część tego, ale i tak zostało tego dużo w filmie Krzyż, możecie sobie sprawdzić, dzisiaj nie ma odwagi, chociaż przyszła tam pod Pałac Prezydencki, pod to miejsce, gdzie był ten krzyż smoleński. Tam i ksiądz przyszedł, ten, przypomnijcie mi nazwisko, ten, co ma sutannę starą i skazany jest na banicję, ksiądz Małkowski, do tej wulki węglowej tam czy gdzieś, nie ma prawa wygłaszania kazań. Także kilkadziesiąt osób tam pojawiło się w tym miejscu i powiedzieli, że sprawa, Ewa powiedziała, że sprawa jest niezałatwiona i że Polacy dalej powinni się upominać o nią, ale no, niestety nie miała tyle odwagi, monitorowana przez wielu naszych widzów. Ja osobiście też ją poprosiłem o to, a no, kiedyś byliśmy na ty i tak dalej, to była taka naprawdę zażyła znajomość. Współpracowaliśmy w 2011 roku też przy tym namiocie, który Solidarni 2010 tam zrobili w Warszawie i później próbowali tu w Lublinie nieudolnie zrobić. To dzisiaj no, niestety chowa głowę w piasek i nie ma odwagi właśnie pokazać Polakom tego rozwiązania, które jest skuteczne, bo pójść i pochlipać w gronie przyjaciół na krakowskim przedmieściu, to Polski nie uratuje. Dokładnie. Ale petycja na biurku najpotężniejszego człowieka na ziemi, który ma teraz ten sam interes, co Polska, czyli ma kosę z Putinem, tak, to jest konkret, który Polacy mogą zrobić. Niestety ani księdza Małkowskiego, ani Ewy Stankiewicz nie ma wśród nas. Apelujemy też do Radia Maryja i Telewizji Trwam. Tutaj już nasi widzowie dzwonią do was, mówią o tej petycji. Powiedzcie na antenie o petycji do Donalda Trumpa, o międzynarodowe śledztwo smoleńskie. Jedno słowo. Pomóżcie. Księdza Tadeusza Rydzyka zmieniłoby bieg historii. Co prawda niektórzy z naszych widzów tu twierdzą, że polski internet do Stanów Zjednoczonych przechodzi przez Niemcy i że tu się dzieją jakieś dziwne rzeczy, ale jak na razie petycja cały czas się kręci. Jeszcze nie została zablokowana. Jedno słowo księdza Tadeusza Rydzyka. W ciągu 15 minut powinno zakończyć sprawę. Przecież trzeba tylko kilkunastu tysięcy głosów. Ale czas tylko do niedzieli, do 13 maja. Także tych wszystkich dziennikarzy, którzy boją się, że jak powiedzą, napiszą o tej petycji, to stracą pracę. Zapraszamy do nas. Jestem pewien, że jeśli za to, za obronę Polski stracicie pracę, to Polacy, to nasi widzowie nie pozostawią was bez chleba grubo posmarowanego masłem. Nie bójcie się. To już jest środowisko, które daje schronienie tym wszystkim, którzy zostają za stanie przy Bogu, honorze i ojczyźnie, wyautowanych z innych miejsc. Nie bójcie się. Ostatnia szansa. Panie Marianie, to może zanim przejdziemy do kanclerz Angeli Merkel i do oddania Ukrainy Rosji, jak postuluje Der Spiegel, to może powiedzmy o dzbanie tygodnia, bo dzisiaj piątek. A tak, tak. Ja go, ten specjalna okazja. Pielęgnuję od kilku dni, bo to jednak dzban zasłużony, wielki dzban, przedzban, naddzban, oberdzban, niejednokrotnie dzban i przyszłość wielka przed tym dzbanem. Oczywiście redaktor Żakowski, Radio Tok FM. Za co ja go tak pielęgnuję, redaktora Żakowskiego, który ma pysk pełen frazesów o fanaberiach lewackich,
gdy kwestia tego brytyjskiego chłopca Alfiego była jeszcze kwestią, o której wszyscy mówili, tak? Redaktor Żakowski tak się zdenerwował w swojej audycji na reakcję zwykłych ludzi na całym świecie na to, co robi głupi sąd, głupi lekarze, głupi rząd, tak? Zwykli ludzie byli mądrzy. No to redaktor Żakowski powiedział, że to jest groźny obłęd. Groźny obłęd. Jest groźny obłęd, jeżeli resztki wrażliwości zwykłych ludzi. Jest groźny obłęd, to redaktor Żakowski jest skończonym bydlakiem i idzie do kibla. Nie wiem, czy tu nasza ekipa techniczna mogłaby znaleźć karykaturę, a może nawet zdjęcie redaktora Żakowskiego właśnie z tym groźnym obłędem w oczach i z gołą dupą. Jakiej? Bo on ma takie ewolucyjne pochodzenie, tylko nie pamiętam od czego. Otóż to właśnie tu siedzi w klatce, tam gdzie groźne obłędy i czyta sobie Gazetę Wyborczą, jakżeby inaczej. Niestety, autor tych pięknych karykatur, które często gościły na stronach miesięcznika Idź Pod Prąd, chyba najobficiej go cytowaliśmy w wersji rysunkowej. Nasz kolega Arkadiusz Gacparski już nie żyje. No, próbuje go dzielnie zastąpić Piotr Gazda. Tu widzicie satyrę polityczną już w nowym wydaniu. Mamy nadzieję też nie tylko rysunkową, ale wkrótce na wideo. Czyli czekamy na program satyryczny pana doktora Gazdy. Czekamy. No to przechodzimy od satyry do spraw zagranicznych, od paktu Ribbentrop-Mołotow minęło 79 lat, ale Niemcy i Rosjanie nie zmienili swojej natury. Der Spiegel, niemiecka gazeta, postuluje oddanie Ukrainy Rosji. Tłumaczą to tym, że lepiej uwzględnić interesy Putina. Jak to skomentować? Czy ja się bardzo cieszę, że taki tekst powstał. Świata. Bo niestety na Ukrainie są środowiska, które wiążą swoją przyszłość w jakimś sojuszu z Niemcami. Tylko ja podkreślam, jeżeli Polacy byli traktowani przez Niemców jak podludzie, no to Ukraińców mogą traktować jak tylko narzędzia do brudnej roboty i nic więcej. To, że akurat Ukraińcy, którzy widzieli szansę na niepodległość własnej ojczyzny u boku III Rzeszy, no niestety zapisali się do grona tych, których no Ukraina nie może się nimi chwalić, a nie są dobrą marką eksportową, powiedzmy sobie, delikatnie mówiąc, no to jest jedno. Ale ten tekst pokazuje jasno, że Niemcy wobec Ukrainy mają niecne zamiary i żaden porządny patriota ukraiński, ktoś, kto kocha swój kraj, kto chce, żeby był normalnym państwem, solidnym, szanowanym przez innych, żeby słowo Ukrainiec było wymawiane wszędzie, gdzie się da, bez jakiegoś kontekstu i podtekstu, to powinien wybić sobie z głowy jakiekolwiek alianse z Niemcami. No tak jak już historia zweryfikowała, jak wyglądał alians z Moskwą, no to chyba nikt na Ukrainie nie ma wątpliwości, że to był deal dla narodu ukraińskiego, nie mający żadnych pozytywnych walorów. Z Niemcami będzie podobnie. Ja się cieszę, że są środowiska coraz liczniejsze na Ukrainie, które w stronę Polski wysyłają komunikaty takie już, że słuchajcie, tu trzeba wreszcie pogadać porządnie przywódcę. Treść naszej petycji do Donalda Trumpa też jest przetłumaczona na język ukraiński. Prosimy ewentualnie o link czy screen z wersji ukraińskiej i już teraz można znajomym Ukraińcom podczas naszego programu, czy zaraz po, rozesłać, bo to jest, myślę, dobry czas, kiedy Niemcy jasno zdradzają sprawę ukraińską. My mówiliśmy o tym od ponad dwóch lat, że Ukraińcy, Niemcy was sprzedadzą Putinowi. To tylko tu słyszeliście wprost taką
tezę. Macie dzisiaj już dowód, to jest przecież opiniotwórczy, polityczny głos w tym czasopiśmie Der Spiegel pokazany, także to jest zapowiedź tego, co was czeka, jeśli dalej będziecie zwlekać z odnowieniem sojuszu z Polską, odnowieniem Rzeczpospolitej. Ale to nie tylko to. Ukraina powinna się obawiać. Tutaj Der Spiegel pisze o innych państwach. Putin chce, aby Zachód w końcu zaakceptował, że Moskwa uznaje poprzednie państwa Związku Radzieckiego za wyjątkiem krajów bałtyckich. Tutaj drobny jeszcze przetargowy argumencik. Litwinów też zdradzą Niemcy. Pamiętajcie, Litwini. Niemcy tak samo was zdradzą, jak dzisiaj zdradzają Ukraińców. Jako część rosyjskiej strefy interesów, w której Kreml żąda głosu. I to ważne, Niemcy oczywiście nie mogą zaoferować takiego oficjalnego uznania, ale de facto lepiej byłoby uwzględnić te interesy. Los Ukrainy pokazuje, że dla Zachodu nie ma sensu kontynuowanie nalegania na jego zasady, gdy nie może ich bronić przed pozbawioną skrupułów Rosją. Berlin potrzebuje podejścia realpolityk. No, czyli jeśli zdradzić. Chodzi o Moskwę. Także nie tylko Ukraina powinna się obawiać Rosji. To wszyscy, cały świat ale powinien się... Ale Polska także. Cały świat powinien się obawiać tego sojuszu, który o mało nie wygrał II wojny światowej. A to był przecież sojusz osi. Tam była Azja, wtedy reprezentowana przez Japonię, była komunistyczna Rosja i były socjalistyczne narodowe Niemcy. To był ten sojusz, który o mało nie zdmuchnął wolności z całego globu. Dzisiaj ten sam sojusz się odnowił, tylko zamiast Japonii są komunistyczne Chiny w tej osi, ale widać, że Eurazja jest tu dalej tym planem, który ma zawładnąć całym światem. Niemiecki wywiad, czy niemiecki ten głos, zobaczcie, jak pięknie współgra z tym wywiadem, o którym mówiłem na początku, który został podany na blogu pani Hani Shen z towarzyszem Duginem. Zobaczcie, że on mówi, że Europa Wschodnia, nie środkowa, jak to jest w normalnej naszej nomenklaturze, Polska jest w Europie Środkowej. Nie wschodniej, ale towarzysz Dugin celowo mówi, że Europa Środkowa to taka nazwa niemiecka, a prawdziwa nazwa to jest Europa Wschodnia i wymienia tam właśnie Polskę, Czechy i Słowację i Węgry. Nie wymienia Ukrainy, bo czym jest Ukraina według Rosji? Jej własnością. Jest częścią Rosji, jest częścią już Euroazji. I zobaczcie, tu Dugin mówi takie rzeczy i mówi, no Słowianie, Polacy, tak. Napijmy się i razem my wam tu poprzemy. A Niemcy mówią, trzeba zostawić Ukrainę Putinowi na żer. Bo to jest bestia, tak tłumaczą Niemcom zastrachanym, wiecie, to jest bestia, to trzeba jej dać Ukrainę, żeby się nią zapchała, a my będziemy wtedy bogaci. No to jest właśnie to samo, co u pisowców, jak sprzedają Polskę Chińczykom. My będziemy bogaci. Nie, pisowcy, nie będziecie bogaci. Dostaniecie łapówkę. Ale kiedy sprawa już będzie postanowiona i kiedy chińska czy rosyjska armia będzie tu sobie przez wasze te jedwabne szlaki i porty centralne przejeżdżać, w którą będzie chciała stronę, to wy pójdziecie pactienku. Dlaczego? Pacie mu? Bo będziecie burżuje za te łapówki. Panie pośle Tarczyński, tak a propos. Pieniądze będą! I temat, który się wiąże bezpośrednio z poprzednim. Pani kanclerz, również Niemiec, Angela Merkel, powiedziała, że Europa już nie może dłużej polegać na tym, iż Stany Zjednoczone będą ją chronić w każdych okolicznościach, poinformowała agencja AFP. Czasy, kiedy mogliśmy po prostu polegać na tym, że Stany Zjednoczone nas ochronią, już minęły. Europa musi wziąć swój los we własne ręce. To nasze wyzwanie na przyszłość, czytamy.
na TVP Info. Panie Marianie, no, z jednej strony Rosja bierze Europę Wschodnią, tutaj jeszcze ten dokładny podział nie został przedstawiony przez Niemców i Rosję, ale nie wiadomo, gdzie się Polska znajdzie, a z drugiej strony kanclerz Angela Merkel mówi, że Stany Zjednoczone już nie mają znaczenia w Europie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Europa musi wziąć swój los we własne ręce. Co to oznacza, że Europa musi wziąć swój los we własne ręce? No to znaczy, że Niemcy będą rządzić i nikt im nie będzie tutaj dyktował warunków. Ja przypomnę, że minister spraw zagranicznych, pan Sikorski, przecież on sam to wyartykułował wiele lat temu, no to widać zapadło do serduszka polityków niemieckich, niezależnie od wyniku wyborów. Oni taką zachętę ze strony polskiej oraz innych państw potraktowali. Czy on się na Volksdeutscha zgłosił? Bardzo. Nie, on już nie wiem, do kogo on tam się zgłosił. Troski na co. Volksdeutsch. W każdym razie wygłosił mieszanka. Słowa, które widać rezonują mile w uszach niemieckich polityków i wyciągają z tego wnioski. Skoro tak, no to proszę bardzo. Ja powiem tak, no musiał przyjść moment, w którym też za zachętą tych słów proroczych kanclerza Schrödera, tak, że tam czas pokuty się skończył. Jednak czas pokuty się skończył, Polacy namawiają, żeby tam coraz więcej brać odpowiedzialności za siebie, no to trzeba pójść krok dalej i zupełnie się przestać krępować. No, to, że Niemcy dzisiaj wypracowały sobie taką pozycję w Unii Europejskiej, no bo przez wiele lat nie musieli utrzymywać armii, no to było oczywiste i byli traktowani jak beniaminek amerykański, bo byli państwem frontowym z blokiem sowieckim, bo graniczyli z NRD, Berlin był podzielony i z rozmaitych powodów trzeba było pielęgnować te Niemcy federalne, żeby, no, jak się mówi, nie stracić twarzy. No ale pielęgnowanie bezczelnego bachora, którego się nie goni do lekcji, nie każe za złe wybryki i rozpuści. Zawsze źle się kończy. To się kończy tak, że bachor oddaje do rodziców do domu starców, a sam trwoni ich fortunę w burdelach. No, inaczej być nie może. Angela Merkel oznajmiła, że Stany Zjednoczone już się nie liczą w bezpieczeństwie. Jest to, no, dzieją się na naszych oczach dziwne rzeczy i sojusze się zmieniają. Dlatego tak ważna była ta oferta prezydenta Stanów Zjednoczonych w zeszłym roku w lipcu złożona osobiście Polakom. On się pofatygował, przyjechał tutaj, mówił tak pięknie, że no nie wiem, czy ostatnio któryś piękniej powiedział z polskich polityków o bohaterstwie Polaków, o wzorze Polaków dla innych narodów. Nie powiedział żadnego słowa krytyki, za wyjątkiem. Polacy, zżera was biurokracja. Zżera was ucisk fiskalny. To tylko powiedział, żeby pokazać, jaki jest kierunek cywilizacyjnego rozwoju Polski, o którym też mówimy. Niestety ta oferta została przez Jarosława Kaczyńskiego w spisku z Angelą Merkel i biskupami katolickimi odrzucona. Mhm. To osobiście Jarosław Kaczyński za ten zwrot bierze pełną odpowiedzialność. To on wyrzucił panią Szydło, dał tego wychowanka niemieckich finansistów za no, niebagatelną kwotę i on doprowadził do wyrzucenia proamerykańskiego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. To wszystko tak. Są zasługi, a dokładnie zdrady Jarosława Kaczyńskiego. O tym trzeba pamiętać. Zdradził też pamięć brata, mówiąc, że wystarczy pomnik, a nie sprawiedliwość. Taki jest sens tego, co się stało w kwietniu. Dlatego 13 kwietnia, widząc, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest bezradny, napisaliśmy i uruchomiliśmy tę petycję do Donalda Trumpa i teraz się rozstrzygnie, czy Polacy są narodem, czy tylko bandą plemienia tubylczego. To się teraz rozstrzyga. Ty możesz o tym też zdecydować, czy należysz do narodu polskiego i podpiszesz tę petycję, czy będziesz stał z boku, mówiąc, że to cię nie obchodzi, albo innym razem, albo nie podoba ci się ten czy tamten i tak dalej, i tak dalej. Tłumacz sobie swoją zdradę i zaprzaństwo jak chcesz. My mamy cię, wiesz gdzie. Tak mi się przypomniało, widząc tę fotografię Donalda Trumpa w Warszawie, że my mamy to przemówienie Trumpa przetłumaczone na język polski. Jeżeli udałoby się reżyserce znaleźć to tłumaczenie, to moglibyśmy jeszcze dzisiaj je przypomnieć na antenie telewizji Idź Pod Prąd.
Co Donald Trump powiedział w Warszawie, jaka była ta oferta? Jak my się wtedy cieszyliśmy, że wreszcie polska sprawa jest sprawą światowej klasy, można powiedzieć. A teraz nasz rząd, no nasz rząd, można nazwać... Rząd trzeciej RP, czyli komunistycznej hybrydy, zdradził... Tę szansę zaprzepaszczał. Zdradził wolnościowe aspiracje Polaków. To się dzieje. Myśmy o tym ostrzegali, że Niemcy podnoszą głowę, że Niemcy zwierają sojusz z Rosją i z Chinami, że nie ma w tym sojuszu miejsca dla Polski innego jak wycie raczki pomiędzy Wschodem i Zachodem. To jest ta wersja light w wersji niemieckiej, a zlikwidowanie państwa polskiego to jest w wersji rosyjskiej. Niestety to się dzisiaj dzieje, nie ma ministra Macierewicza, jest jakiś Bubek, który jest tak płaskim politykiem, jest płaszczakiem, można powiedzieć, nie istnieje politycznie, nie istnieje w wymiarze też międzynarodowym. Przecież pamiętamy, że z ministrem Macierewiczem to osobiście spotykał się Donald Trump i z nim rozmawiał, kiedy Duda siedział w pozycji waruj obok, bo z nim nie chciał gadać, bo wiedział, że to jest menda, która dokładnie to samo, co Komorowski robi, czyli strategiczny sojusz z komunistycznymi Chinami. Donald Trump zaprosił Antoniego Macierewicza do Białego Domu, a otóż to wyrzucili. Jeśli mówimy o randze polityków obecnego rządu, to ja przypomnę, że pan Morawiecki był parę dni temu w Stanach Zjednoczonych i tą izbę taką gospodarczo-handlową uruchamiał, czyli przedstawił taką wspaniały, tutaj jest przejaw poprawy relacji ze Stanami Zjednoczonymi. No i parę dni temu był też pan Gowin. I jak się okazuje, to polscy politycy jeżdżą do Stanów Zjednoczonych nie wiem po co, bo sprawy kluczowe, tak, petycji jednej, drugiej, czy... Ani mrumru! No tam oni pojechali nie wiem co. Co, gumę do rzucia, czy Coca-Colę kupować pojechał Morawiecki, a ten dureń Gowin, który, no to jeszcze większego kretyna Żalka tam wysłał do tych nieszczęsnych kobiet i skończy kretyn w sądzie, chociaż z bukietem kwiatów poszedł. Takich macie ludzi u władzy i jeżeli ktoś mi powie, że to jest rząd PiSu, ten, na który głosowaliście, Duda, Gowin, Morawiecki, Czaputowicz, Żalek, Czaputowicz, to nie ma żadnego rządu PiSu. Tamta partia walkowerem oddała władzę w Polsce. Jutro przez Warszawę przejdą dwie manifestacje, parada Szumana, jakaś kodziarska i będą mordę drzeć do rozpuku, jak to im się krzywda dzieje, tylko zobaczcie, jakimi samochodami przyjadą. I wtedy zobaczcie, ile wypłacicie za bilety, jak musicie dojechać do pracy komunikacją miejską. Jak się zmieniło. Niestety, dlatego czas na partię Ruch 11 listopada i to właśnie ta partia walczy jako ostatnia wraz z Antonim Macierewiczem o prawdę w sprawie katastrofy smoleńskiej. Ale nie jesteśmy sami. Bo po ludzku to rzeczywiście i sprawa tej petycji była beznadziejna. Jak pamiętacie, mówiłem, no siła naszego środowiska, patrząc po oglądalności naszych programów, to może jest 10, może 20 tysięcy, że my sami możemy się przebić i postarać się o taki głos. Dzisiaj już jest 82 tysiące, co przekracza ludzkie pojęcie, można powiedzieć. Zobaczcie, że wszystkie inne środowiska, całej Polski, medialne, nie potrafiły nawet połowy tego sukcesu zrobić, to, czego dokonała nic nieznacząca, podobno słabnąca i coraz mniejszą oglądalność. W ogóle nie należy jej brać pod uwagę, a tylko to środowisko dało praktycznie sukces na miarę może dziejową dla Polski. I myśmy mówili, sami tego nie zrobimy, bo my sami nie walczymy. Gdyby Jezus Chrystus nie był z nami, gdyby to, co robimy, nie było oparte o Jego Słowo, to moglibyśmy dawno się spakować i nie zawracać nikomu głowy. A tak wzywamy was do modlitwy i do wiary w to, że rzeczywiście z Bożym błogosławieństwem możemy tak jak kiedyś husaria dokonywać rzeczy po ludzku absolutnie niemożliwych na chwałę Boga i ku wolności naszej ojczyzny. Także dalej modlimy się, jak to Kornelia powiedziała, 30-dniowy eksperyment modlitewny. Amen. Tośmy zapowiadali, że oprócz załatwienia sprawy politycznej, chcemy, taki był nasz plan, takie nasze marzenie, taka nasza prośba, żeby Bóg, Jezus Chrystus,
zamanifestował swoją potęgę Polakom. Jeszcze to się dzieje. Na tym na chwilę kończymy. Na chwilę kończymy ten temat, bo tak jak mówiliśmy, już jutro zapraszamy Was na wyjątkowy program o godzinie 13, nie inaczej, w telewizji Idź Pod Prąd. Na finiszu petycji będziemy rozmawiać o filmie Katyń, ostatni świadek, który dziś wchodzi do kin. Ale też i o sprawach aktualnych, o petycji. Będziemy zagrzewać do boju siebie nawzajem. Będziemy też się modlić, także bądźcie z nami. Także jutro. Jutro jest dzień szczególny. Jeżeli oto dziś. Tak. I chwały. Oby dniem wskrzeszenia był. I to nie żarty. Panie Marianie, prosimy o lekcję historii, bo dzisiaj było i o polityce, ale bardzo dużo historii. Bo jak nie znamy naszej historii, to nie mamy prawa mówić. Warto też znać historię innych narodów, bo wtedy możemy się pozbyć rozmaitych kompleksów. I złudzeń. Tak jest. 11 maja, Polska. W 1573 w pierwszej w Polsce wolnej elekcji wybrano na króla Polski Henryka Walezego. W 1762, w czasie wojny siedmioletniej między Austrią a Prusami, po dwuletniej okupacji austriackiej Racibórz wrócił pod administrację pruską. W 1936 wybudowany we włoskiej stoczni transatlantyk Batory przypłynął do Gdyni. W 1945 polskie linie lotnicze LOT wznowiły loty zagraniczne. Tego też dnia zniszczenie Starego Miasta w Legnicy przez żołnierzy radzieckich. W 1958 w Łazienkach Warszawskich odsłonięto zrekonstruowany po zniszczeniu w czasie wojny pomnik Chopina. W 1972 zakończyło się dwudniowe piąte plenum KCPZPR, którego głównym tematem była polityka mieszkaniowa. Z przemówienia Edwarda Gierka. Idzie o wielką sprawę, o to, aby w okresie życia jednego pokolenia zbudować drugą Polskę. No potem tam drugą Japonię budowaliśmy, Zieloną Wyspę, tam jakieś tego, a cały czas. Ale powiem Państwu szczerze, że tak z takiej perspektywy stwierdziłem, że ta walka o mieszkalnictwo, czyli stawianie bloków z wielkiej płyty, to jednak jest jeden z niewielu udanych projektów w historii Polski, powiem szczerze. No w sumie mieszkasz w bloku z wielkiej płyty. Bardzo sobie chwalę, gdy moi koledzy akurat w latach 70. chodziłem do podstawówki, otrzymywali mieszkania w tych świeżych blokach, to taki mniej więcej krajobraz był jak z tego serialu Alternatywy, tam ani chodnika, ani trawnika, taki dość futurystyczny krajobraz. Błoto, kałuże, tak, rowy. Niektórzy to chodzili, mieli dwie pary butów do przystanku, a potem trzeba było się przebuwać, bo to błoto było po kolana. Nie bardzo to się komu podobało. Ja pamiętam ten film Kuca, Paciorki jednego różańca, o takim górniku emerytowanym, któremu chcą zburzyć taki domek drewniany z królikami, kanarkami, ogródkiem i do bloku go przesiedlić. Piękny film, polecam na dzisiejszy wieczór, Paciorki jednego różańca. A to nie bardzo kto chciał mieszkać w tych klatkach dla królików. Ale powiem szczerze, z tej perspektywy, gdy mieszkam już od kilkunastu lat w takim bloku, to stwierdzam, że to nie było takie złe. Ja pamiętam, ze szkoły nas zabrano na osiedle Kruczkowskiego, takie najbliżej mojej podstawówki. Wtedy jeszcze te dźwigi układały z tych klocków. A to mieszkałem też na tym osiedlu, tak? W tym dziesięciopiętrowym, tam takie błękitnej. Tak. O, były. Widzisz, no, tak. Pokazywał nam taki inżynier, który nad tą budową sprawował władzę, że tu te bloki, widzicie, to one są trwałe, nie martwcie się, że się rozsypią, one mogą nawet postać 40 lat. Ja Państwu powiem, że ten, w którym ja mieszkam, tak, to już ponad 40 lat ma i tu już nowe pokolenia się wprowadzają, wszyscy modernizują, to już zupełnie inaczej wygląda i zieleń jest. I powiem szczerze, ten układ urbanistyczny był taki, że tam było miejsce i na plac zabaw, i na piaskownicę, i ośrodek zdrowia, i sklep, i tam coś, i parking, i wszystko było. Teraz jak ja widzę tą deweloperkę, tylko płot, domofon i nic. I ci ludzie nie mogą nawet z psem gdzieś wyjść, bo trawniczki wystrzeżone, to już nawet jak posprzątasz po tym psie, to i tak jest źle widziane. Zupełnie tu nie daje się do mieszkania, także no, niestety
zweryfikowałem swój pogląd. Stwierdzam, że to budownictwo z wielkiej płyty to jednak rozwiązało problemy mieszkaniowe, no i cywilizacyjne, bo jednak ciepła woda w kranie, dosłownie, no nawet gdy moi rodzice mieszkali w domku, te piecyki gazowe i tak dalej, to zanim ta woda ciepła poleciała, to już trzeba było gary umyć w zimnej wodzie. A tutaj, to proszę, z łazienki szło, tak? Tak, tu jednak... No, i kiedy 10 metrów. Tak czy siak, to dostęp do ciepłej wody, do toalety i do rozmaitych dóbr cywilizacyjnych to osiedla w końcu zapewniły. Ja tutaj uważam, że to Edwarda Gierka, ci tacy fani, to wiedzą, co chwalą. Jest ta wielka płyta przedtem wyśmiewana. No, jak ktoś sobie kupił dobrą wiertarkę, taką udarową, że sobie może... Dał radę z tym betonem, o, to było wyzwanie. To już da się żyć. Czyli maluch i wielka płyta, to jest właśnie tam. A malucha też dobrze wspominamy. Ale wyciągają. Pod moim blokiem stał ostatnio taki z tych pierwszych maluchów, jeszcze chromowany zderzak i te śruby takie w dużej odległości, odrestaurowane i wszyscy byli bardzo zainteresowani. Ja jeździłem pięcioosobową rodziną maluchem i to jeszcze na wczasy, jak to się tak... mówiło, nad morze. Była to wyprawa potężna. Mi się trafił taki dobry maluch, że on 120 wyciągał, to jak ktoś z kodą za mną jechał, to mówię, ty Paweł, ja chyba mam licznik jakiś zepsuty, bo ty jedziesz 120 maluchem, to niemożliwe. Nie, tak, ten tyle jechał. Jak ktoś miał zapasowy pasek klinowy i te poduszki pod silnik, tam, bo czasem silnik potrafił dupnąć, nie dał biegu wrzucać, to może było wszędzie dojechać. Dobra, co my to będziemy wspominać o młodości? Jedziemy dalej. Świat. W 1310 we Francji zostało spalonych na stosie za herezję 54 templariuszy. No już wprawdzie teraz filmy kręcą. Takich postulatów nikt nie zgłasza w stosunku do heretyków. Jacy heretycy? No zwykli katolicy, tylko troszkę bogaci, no i trzeba było ich tam... Dobrać się do kieszeni. No właśnie o to chodziło. Tak, Czy chodziło o pieniądze, ale pretekst się inny znalazł. Pretekst był dobry, tak. W 1812 kupiec John Bellingham zastrzelił premiera Wielkiej Brytanii Spencera Percivala. W latach 1804-9 przebywał ten kupiec w Archangielskim, czyli w Rosji, w więzieniu pod nieprawdziwym zarzutem wysuniętym przez armatora z Londynu, według którego Bellingham odpowiadał za zaginięcie jego statku na Morzu Białym, no na północy tam Rosji. Po odzyskaniu wolności bezskutecznie domagał się odszkodowania od rządu brytyjskiego, gdyż tamte wydarzenia doprowadziły Bellinghama do załamania interesów i bankructwa, dodatkowo wywarły znaczny wpływ na jego psychikę, przyczyniając się do zaistnienia w niej potrzeby zadośćuczynienia za doznane krzywdy, to oczywiste. W 1812 oddał śmiertelny strzał z pistoletu w serce premiera brytyjskiego w holu Izby Gmin. Zamachowiec zagrodził drogę idącemu premierowi, strzelił do niej z rewolweru z bliskiej odległości, nie próbował uciekać z miejsca zdarzenia, zanim został pojmany i obezwładniony. 15 maja 1812 zakończył się proces. No to szybko. Tak, 11 maja... Jeszcze była sprawiedliwość. 11 maja 12 strzelał, a już 15 maja 12 zakończył się proces. Uznano go za winnego. Tydzień po morderstwie zginął na szubienicy. Jednak tłum, który zebrał się na egzekucję Bellinghama, głośno chwalił jego czyn. Nie lubili tego premiera chyba. No, jak tam nie ujął się za, jak rozumiem, niesłusznie oskarżonym przedsiębiorcą prywatnym, no to jak było chwalić. 1867. Luksemburg uzyskał pełną niepodległość od Holandii. W 1891 podczas wizyty w Japonii przyszły car Rosji Mikołaj II został zaatakowany i ciężko zraniony w głowę szablą przez miejscowego policjanta. Taki japoński obyczaj witania gości widocznie. W 1910 prezydent Stanów Zjednoczonych William Taft odsłonił pomnik Kościuszki w Waszyngtonie. W 1939 radziecko-japońskie walki graniczne. W 1941 chorwaccy ustasze uprowadzili blisko 400 serbskich mieszkańców chorwackiej miejscowości Glina i zamordowali ich w sąsiedniej wsi. W 1944 kampania włoska rozpoczęło się czwarte, ostateczne natarcie podczas bitwy o Monte Cassino.
Tego samego dnia władze Związku Radzieckiego podjęły decyzję o wysiedleniu Tatarów krymskich do Uzbekistanu. Niektórzy, to było ciekawe, niektórzy wrócili żołnierze radzieccy, tatarscy z wojny jako zwycięzcy, od razu ich ładowali do wagonu i paszą włon na wschód. I zobaczcie, jak sytuacja się powtarza. Znowu Tatarów krymskich Rosja prześladuje, aresztuje i różne inne rzeczy brzydkie im robi. 1960. Nazistowski zbrodniarz wojenny Adolf Eichmann został porwany przez Mossad w Argentynie i wywieziony do Izraela. W 1967 Wielka Brytania złożyła wniosek o przyjęcie do wspólnot europejskich. I się nabyli. W 1998 po raz pierwszy od maja 1974 Indie przeprowadziły 3 próbne wybuchy jądrowe. W 2000 populacja ludności Indii przekroczyła miliard. W 2000. A w 2013 już był 1 220 000 000. No czyli w 13 lat to zrobili więcej znacznie niż ludności Rosji. No z tymi Indusami to trzeba poważnie myśleć o nich, bo nie dość się po świecie jeżdżą. Przegonili Chińczyków z tego, co wiadomo na dzisiaj. Mają niezłą dynamikę. Mają rozmach, stąd ten amerykański projekt, o którym pani Hania Shen mówiła, ten pacyficzno właśnie indyjski, jest nawet ze względów demograficznych konkurencyjny do projektu chińsko-rosyjskiego. Tak. Urodzili się w 1943 aktor, reżyser, pedagog Jan Englert. W 1953 Anna Komorowska, była polska pierwsza dama. Jest córką Jana Dziadzi i ocalonej z Holokaustu Józefy z domu Deptuła, urodzonej jako Hanna Royer, którzy w 1954 zmienili nazwisko na Dębowscy. Oboje rodzice byli pracownikami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a potem spraw wewnętrznych. To wszystko tłumaczy. W 1968 na fali czystek antysemickich oboje zostali wysłani na wcześniejszą emeryturę. No to rzeczywiście prześladowanie po byku. Krzywda. To teraz ludzie dzisiaj chcą na wcześniejszą emeryturę iść, nie? To jest przywilej. To teraz, a oni za karę dostali. Ale to zwróćcie uwagę, to teraz jak ktoś będzie przeniesiony na wcześniejszą emeryturę, to może się uznać za prześladowany jak spodów semicki. Ale to ciekawostka, bo rzeczywiście tu prezydent Duda przepraszał, no mówię, teraz PiS obiecał wcześniejsze emerytury, a kiedyś to był przejaw represji antysemickiej, za co przepraszać? Dobra, w 70 roku poznała w Związku Harcerstwa Polskiego swojego przyszłego męża Bronisława. No jak to się, to co, no miała 17 lat i tak długo się siebie trzymają, a jest się kogo trzymać. No to prawo, tu wiesz, grawitacji, no masy duże z większą siłą jak się przyciągają. Do większych mniejsze, czy jak? Do większych mniejsze. No to, ale wiesz, jak dwie potężne masy, no to dobrze dają. Dobra, nie idziemy w szczegóły, nie chcę tego sobie wyobrażać. Zmarli w 55. Jerzy Kossak, malarz polski, był synem Wojciecha, bratem Magdaleny Samozwaniec i Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, wnukiem Juliusza Kossaka. W 81 zmarł Bob Marley, jamajski muzyk, wokalista reggae. A w 2010 znany aktor Maciej Kozłowski zmarł na raka wątroby. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy serdecznie. A my się powoli z Państwem żegnamy. Oczywiście o 18 zapraszamy na serwis informacyjny i o 18.15 Kowalski, Chojecki odpowiadają. Tak jak mówiłam, jutro wyjątkowo o 13 zapraszamy na taki finiszujący program o Katyniu i o Smoleńsku. Będziemy po filmie Katyń, ostatni świadek. Mówiliśmy o tym, że już jutro, Dzień Prawdy o Chinach w Łodzi, projekcja filmów W imię Konfucjusza i Trudno uwierzyć oraz komentarz redaktor Hanny Shen i Marcina Hakemera-Fernandeza. Zapraszamy o 15.30 do kina Tatry przy ulicy Sienkiewicza 40. Wstęp oczywiście wolny i zachęcamy do kontaktu z klubem Łódź, klub.łódź@idpodprąd.pl.
A już za tydzień Dzień Prawdy o Chinach w Limanowej. Sobota 19 maja o 16 Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej, ulica Józefa Marka 13. Kontakt klub.limanowa@idźpodprąd.pl. Zapraszamy też na nową stronę Mega Kościoła, megakościół.pl, gdzie znajdziecie m.in. najnowszy newsletter z ostatnich wydarzeń, sprawy do modlitwy oraz notatki z ostatnich nauczań i warsztatów. Dziękujemy przede wszystkim Piotrkowi i Blance. W naszym sklepiku możecie przy okazji zakupów zawsze domówić sobie taką ulotkę, gdzie przedstawiamy mniej więcej na czym polega ten projekt Mega Kościoła. Dziś o 19.30 kolejny program Warsztaty Biblijne. Co robić, gdy chrześcijanin jest ojcem chrzestnym katolika? Ciekawy temat. Zapraszamy o 19.30. No co? Rower się kupuje. Nie wiem, co robić. Za moich czasów te rowery były. Teraz laptop, nie wiem, co tam chodzi. Teraz rower jest niebezpiecznym też. Dlaczego? No bo ma pedały. A teraz hulajnogi są elektryczne. No ale to elektryczna hulajnoga też pewien absurd, nie? Bo mój kolega, który tam już 40 przekroczył w pewnym momencie, postanowił się je zadbać, ale tak nie bardzo wiedział jak. No to lekarz mówi, to panie, to kup se pan rower, to przynajmniej pan se pojeździ tym rowerze na świeżym powietrzu. No tak się wybrał po rower i do domu przyjeżdża zadowolony i mówi do żony, patrz, skutery były w promocji. No to sobie zadbał. Dobrze, i świeże powietrze. W każdym razie miał zapraszamy. Rower bez trzy kropki, bo zaraz nas skasują. No właśnie. Na Facebooku nie wolno używać tego. Tego słowa już. Słowa. Tak. Korba można, a łańcuch też, zębatka, rower jeszcze można. Rower, ale... No ale nie wchodzimy w to. No to jest właśnie takie czasy takie komunistycznej nowomowy i terroryzmu słownego. Także dzisiaj zapraszamy 19.30 na warsztaty biblijne z pastorem Pawłem Chojeckim i po programie teraz przemówienie Donalda Trumpa w Warszawie. To przemówienie, które zachęcało polski rząd, Polskę do współpracy. No niestety rząd się zmienił i mamy rząd lewaków, który nie chce współpracować. Mamy rząd zdrajców, dokładnie rząd zdrajców, bo tam jeszcze jakby tylko mieli jakieś odchyły tam socjalne, to jeszcze byłoby pół biedy, jeśli by geopolitycznie, strategicznie prowadzili Polskę do wolnego świata. Mamy rząd zdrajców, który prowadzi nas do Euroazji. A wy podpiszcie petycję do Donalda Trumpa o międzynarodowe śledztwo smoleńskie. Znajdziecie link na czacie, w opisie programu. Mamy czas do niedzieli, do 13 maja do 100 tysięcy. Z nami był oczywiście prezes Partii Ruch 11 listopada Marian Kowalski. Do zobaczenia. Dziękuję serdecznie. I wiceprezes Partii Ruch 11 listopada pastor Paweł Chojecki. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję, była z nami też redaktor Hanna Szen, którą pozdrawiamy. I widzimy się niebawem 18 serwis. Do zobaczenia. Thank you very much. That's so nice. Dziękuję. The United States has many great diplomats, but Ameryka ma wspaniałych diplomatów, ale no better ambassador for our country. Nikt nie jest lepszym ambasadorem beautiful first lady niż nasza pierwsza Melania. Dama Melania. Dziękuję ci. We've come to your nation to deliver a very important message. Przybyliśmy, aby America dać bardzo ważną Poland, wiadomość. And America Ameryka kocha loves Polskę the Polish people. I Amerykanie kochają Polaków. Polacy nie tylko wzbogacili ten region, ale polscy Amerykanie też wzbogacili Stany Zjednoczone. Jestem dumny, że miałem ich wsparcie w wyborach w 2016 roku. To wielki honor stać tu w tym mieście przy tym pomniku Powstania Warszawskiego i mówić do polskiego narodu, który przez pokolenia marzył o Polsce bezpiecznej, silnej i wolnej.
Prezydent Duda i jego wspaniała pierwsza dama Agata przyjęli nas z ogromnym ciepłem, z którego Polska jest znana na całym świecie. Szczerze, naprawdę szczerze dziękuję im obojgu i premier Szydło również specjalne podziękowania. Cieszymy się, że były prezydent Lech Wałęsa, znany z przewodzenia Solidarności, też do nas dołączył. W imieniu wszystkich Amerykanów pozwólcie mi podziękować całemu polskiemu narodowi za przyjęcie naszych żołnierzy do waszego kraju. Oni są nie tylko obrońcami wolności, ale symbolem amerykańskiego oddania dla bezpieczeństwa w waszym kraju i z silnej, demokratycznej Europy. Dołączyli też do nas polscy, amerykańscy, brytyjscy i rumuńscy żołnierze. Prezydent Duda i ja wyszliśmy z bardzo dobrego spotkania z przywódcami inicjatywy Trójmorza. Chcemy rozwinąć nasze partnerstwo z wami. Jesteśmy gotowi zagwarantować dostęp do alternatywnych źródeł energii, aby Polska i jej sąsiedzi nigdy nie musieli być zakładnikami jednego dostawcy energii. Panie prezydencie, gratuluję panu wraz z panią prezydent Chorwacji przewodzeniu tej inicjatywie Trójmorza historycznej. To moja pierwsza wizyta w Europie Środkowej jako prezydent. Jestem podekscytowany, że to tutaj na tym wspaniałym kawałku ziemi, bardzo pięknym. Cieszę się, że to tutaj się odbyło. Polska jest geograficznym sercem Europy, ale co ważniejsze, w polskich ludziach widzimy duszę Europy. Wasz naród jest wspaniały, ponieważ wasz duch jest wspaniały, a wasz duch jest silny. Przez dwa wieki Polska cierpiała od ciągłych ataków. Polska była okupowana i nawet wymazana z mapy, ale nigdy nie mogła być wymazana z historii ani z waszych serc. W tych ciemnych dniach straciliście ziemię, ale nigdy nie straciliście dumy. Więc tym prawdziwym podziwem mogę powiedzieć dzisiaj, że od farm i wiosek, przez katedry i place w waszych miastach, Polska żyje, Polska prosperuje i Polska przetrwa. Pomimo wszelkich wysiłków, aby was zmienić czy zniszczyć, pokonaliście to. Jesteście dumnym narodem Kopernika. Pomyślcie o tym. Chopina, świętego Jana Pawła II, Polska jest ziemią wielkich bohaterów.
Jesteście ludźmi, którzy znają prawdziwą wartość tego, co broniliście. Triumf polskiego ducha przez wieki daje nam nadzieję na przyszłość, w której dobro wygra ze złem, a pokój odniesie zwycięstwo nad wojną. Dla Amerykanów Polska jest symbolem nadziei od początku naszego narodu. Polscy bohaterowie, patrioci walczyli ramię w ramię w naszej wojnie o niepodległość i w innych wojnach. Teraz służą razem w Iraku i w Afganistanie, walcząc z wrogami cywilizacji. Nigdy nie poddaliśmy się, walcząc o wolność i nigdy się nie poddamy. Nasze dwa kraje dzielą specjalną więź wykutą przez wieki. Taki związek może się wytworzyć tylko między ludźmi, którzy razem walczyli, krwawili i umierali za wolność. Wielkość tej przyjaźni przy Białym Domu mamy pomniki takich ludzi jak Pułaski i Kościuszko. Tak samo w Warszawie są ulice George'a Washingtona i pomnik Ronalda Reagana, jednego z największych bohaterów. Jestem tu nie tylko, aby odwiedzić starego sojusznika, aby pokazać przykład narodu, który walczy o wolność, pokazać ludzi, którzy nie utracili woli pokazania, czym jest naszej cywilizacji. Historia Polski to historia ludzi, którzy nigdy nie utracili nadziei, nie zostali złamani i nie zapomnieli, kim są. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Such a great honor. Dziękuję, to wielki zaszczyt. This is a nation more than 1,000 years old. Jesteście narodem starszym niż 1,000 lat. Przez więcej niż wiek nie mieliście granic i zostały one odzyskane mniej niż 100 lat temu. Przez cud nad Wisłą Polska pokonała armię sowiecką, która chciała podbić całą Europę. Dziewiętnaście lat później byliście zaatakowani przez nazistowskie Niemcy od zachodu i Związek Sowiecki ze wschodu. To ciężka sprawa. Pod podwójną okupacją Polacy wycierpieli zło niesamowite. Masakry, okupacje, Holokaust, warszawskie getto, powstanie w warszawskim getcie, zniszczenie tego pięknego, stołecznego miasta i śmierć niemal 1/5 Polaków. Populacja Żydów, największa w Europie, została zredukowana prawie do zera po tym, jak Niemcy wymordowali mnóstwo polskich Żydów. W 1944 roku
niemiecka i sowiecka armia przygotowywały się do walki tutaj, w Warszawie. Jestem głęboko zaszczycony, że są dziś ze mną weterani i bohaterowie Powstania Warszawskiego. What great spirit. Wspaniały duch. We salute your noble sacrifice and we pledge to always remember your fight for Poland. Zawsze będziemy pamiętać waszą walkę za Polskę i za wolność. Dziękuję wam. This monument. Ten pomnik przypomina nam, że więcej niż 150 tysięcy ludzi Polaków zginęło w tym wysiłku. Armia sowiecka zatrzymała się wtedy i czekała. Patrzyli, jak naziści niszczyli miasto i mordowali mężczyzn, kobiety i dzieci. Chcieli zniszczyć ten naród na zawsze, zabić jego wolę przetrwania. Ale w polskim charakterze jest odwaga, której nie można zniszczyć. Said it well. More horrifying than a defeat of arms is a collapse of the human spirit. Straszniejsze niż zwycięstwo militarne jest zniszczenie ducha. Poland and the other captive nations of Europe. Polska i inne okupowane narody były poddane brutalnej kampanii wymazania waszej of your culture and your humanity. Yet through it all, you never kultury, lost that ludzkości, spirit. Ale nigdy nie straciliście tego ducha. Your oppressors tried to break you, but wasi oprawcy chcieli was złamać, could not be broken. Ale Polska nie mogła być złamana. And when the day came on June 2nd, 1979, and 1 million Poles gathered around Victory Square for their very first mass with their Polish Pope. W 1979, kiedy milion ludzi zebrało się na mszę z Janem Pawłem II, komuniści wiedzieli, że ich opresyjny system musi się wkrótce zawalić. Musieli to wtedy wiedzieć, kiedy milion Polaków podniosło głos w jednej modlitwie. Milion Polaków nie chciało dobrobytu, nie chciało przywilejów. Milion Polaków powiedziało trzy proste słowa. Chcemy Boga. In those words, the Polish people recalled the promise of a better future. They found new courage to face down their oppressors. Obietnica lepszej przyszłości. They found the words to declare i znaleźli słowa, would be Poland once again. By powiedzieć, że Polska, żeby Polska była Polską. Raz jeszcze. Stoję przed tymi wspaniałymi ludźmi wiernego narodu i ciągle możemy usłyszeć ten głos, który odbija się w historii. To przesłanie jest dzisiaj tak samo prawdziwe jak kiedyś. Ludzie, Polacy i Amerykanie i narody Europy ciągle wołają: chcemy Boga. Razem z papieżem Janem Pawłem II as a nation devoted to God, and with that pokazali powerful declaration of who you are, że są narodem oddanym Bogu, to understand what to do and how to live. You stood in solidarity against staliście solidarnie przeciwko opresji, tajnym służbom, okrutnemu systemowi, który
zniszczył wasze dusze, ale Polska przetrwała. Polska zawsze przetrwa. Thank you. You were supported in that victory over communism by a strong alliance of free nations in the West that defied tyranny. Now among the most committed members of the NATO alliance, Poland has resumed this place as a leading nation of a Europe that is strong. Jesteście jednym z przewodnich narodów Europy, która jest silna i wolna. Silna Polska jest błogosławieństwem dla narodów Europy i oni to wiedzą. Silna Europa jest błogosławieństwem dla Zachodu i dla świata. 100 lat po udziale Amerykanów w pierwszej wojnie, transatlantycka więź jest może najsilniejsza w historii. Nie musimy teraz mierzyć się z komunizmem, ale ciągle są wielkie zagrożenia naszego bezpieczeństwa i naszego sposobu życia. Widzicie, co się dzieje. Są zagrożenia, a zmierzymy się z nimi i wygramy. Ale pamiętajmy, że są zagrożenia. We are confronted by another oppressive ideology. Jesteśmy skonfrontowani z kolejną opresyjną ideologią, która eksportuje terroryzm i ekstremizm na całym globie. Ameryka i Europa cierpią od jednego ataku terrorystycznego za drugim. Sprawimy, że to się skończy. Podczas spotkania w Arabii Saudyjskiej wezwałem przywódców narodów islamskich, aby stawili czoło zagrożeniom, które grożą całej ludzkości. Musimy stać zjednoczeni, odebrać terrorystom ziemię i fundusze i wszelką formę ideologicznego wsparcia. Zawsze chętnie witamy nowych obywateli oddanych naszemu sposobowi życia, ale granice zawsze muszą być zamknięte przeciwko terroryzmowi i ekstremizmowi. We are fighting hard walczymy against radical Islamic terrorism, islamskim terrorystom and we will prevail. I zwyciężymy. We cannot accept those who nie możemy zaakceptować tych, którzy odrzucają nasze and wartości, używają nienawiści, by usprawiedliwić przemoc wobec niewinnych. Zachód jest skonfrontowany z siłami, które chcą podkopać naszą pewność, nasze interesy. Spotykamy się z nowymi formami agresji, w tym propaganda, cyberatakami, przestępstwami finansowymi. Musimy walczyć na nowe sposoby, na nowych polach walki. Widzimy, jak Rosja prowadzi destabilizującą aktywność w Ukrainie i w innych miejscach. Namawiamy, aby zaprzestali tych działań i dołączyli się do walki ze wspólnym wrogiem i do obrony cywilizacji.
Po obu stronach Atlantyku nasi obywatele są skonfrontowani z innym niebezpieczeństwem. Dla niektórych jest to niewidoczne. The steady creep of government bureaucracy that drains the vitality and wealth of the people. Czołganie się biurokracji, by panować nad paperwork and regulations, bogactwem ludzi. Because people were allowed to chase their dreams and pursue their destinies. Ludzie mogą Americans, Poles, spełniać swoje marzenia. Europe value individual freedom and sovereignty. Polska i Ameryka, musimy walczyć razem, by zwalczyć siły, które są z wewnątrz i z zewnątrz, z południa czy ze wschodu, którzy chcą podkopać wartości wolności naszej kultury i wiary i tradycji, która sprawia nas tym, kim jesteśmy. If left unchecked, these forces will undermine our courage, te siły będą chciały podkopać naszą wolę obrony, naszą odwagę. Ale tak jak nasi przeciwnicy z przeszłości zobaczyli w Polsce, wiemy, że te siły są skazane na porażkę, jeśli będziemy chcieli, by przegrali, i chcemy, żeby przegrały. They are doomed not only because our alliance is strong. Our countries are resilient. Nie tylko dlatego, że nasze sojusze są silne i nasza siła jest nieporównana. To wszystko jest prawdą, ale nasi przeciwnicy są skazani na porażkę, ponieważ nigdy nie zapomnimy, kim jesteśmy. A jeśli nigdy nie zapomnimy, kim jesteśmy, nie możemy być pokonani. Amerykanie nigdy nie zapomną, narody Europy nigdy nie zapomną. Jesteśmy najlepszym, najwspanialszym społeczeństwem. Nie ma nic takiego jak nasza wspólnota narodów. Świat jeszcze czegoś takiego nie widział wcześniej. Piszemy symfonie, wprowadzamy innowacje, czcimy naszych bohaterów i nasze odwieczne tradycje. Szukamy kolejnych pól, na których możemy pracować. Podziwiamy wspaniałe dzieła sztuki. Bronimy prawa do wolnej wypowiedzi, wolności słowa. Dajemy siłę kobietom, które są filarami naszego społeczeństwa. Kładziemy wiarę w rodzinę, a nie w biurokrację. Chcemy wiedzieć wszystko, chcemy pokonać wszystko, chcemy lepiej poznać samych siebie. Ponad wszystko cenimy godność każdego człowieka. Bronimy praw każdej osoby. Doceniamy nadzieję każdego człowieka, który żyje, który chce żyć, być wolny. To nas łączy jako narody, jako sojuszników, jako cywilizacje. Ale mamy to, co odziedziczyliśmy. I wiecie to lepiej niż ktokolwiek, patrząc na tę wspaniałą grupę ludzi. Kiedy patrzymy na naszych przodków, to, co odziedziczyliśmy po naszych przodkach, nigdy w historii nie istniało. Jeśli chcemy to utrzymać, jeśli nie zdołamy tego utrzymać, to nigdy więcej się to nie uda. Ta wspaniała wspólnota narodów ma jeszcze coś innego wspólnego. To narody, lud, a nie ci najsilniejsi, formowali fundamenty. To ludzie tu w Polsce byli fundamentem od samego początku, tu w Polsce i w Ameryce. Did not face down evil together, only to lose our freedom
Nie przeżywaliśmy tego wszystkiego razem, aby to teraz utracić. Nigdy się nie cofniemy. Jak długo będziemy znać historię, będziemy wiedzieć, jak budować naszą przyszłość. Amerykanie wiedzą, że silne sojusze wolnych narodów to najlepsza obrona dla naszych wolności i dla naszych interesów. Dlatego moja administracja domagała się, by wszyscy członkowie NATO wywiązali się ze zobowiązań finansowych. W efekcie tego nalegania biliony dolarów zaczęły spływać do NATO. Ludzie są zszokowani, ale miliardy dolarów wpływają z krajów, które i tak nie dość szybko, w mojej opinii. Ale Stany Zjednoczone zademonstrowały nie tylko słowami, ale też działaniami, że stajemy za artykułem 5 NATO, zobowiązanie do wzajemnej obrony. Słowa są łatwe, ale znaczenie mają czyny. I wiecie to dobrze. Europa musi zrobić więcej. Europa musi pokazać, że wierzy w swoją przyszłość przez inwestowanie pieniędzy w zabezpieczenie tej przyszłości. Chylimy czoła przed Polską za decyzję o zakupie najlepszych na świecie systemów rakietowych Patriot. Dziękuję Polakom, że są jednym z narodów, którzy wywiązują się z zobowiązań dotyczących NATO. Dziękuję Polsce. Wasz przykład jest wspaniały. Musimy pamiętać, że nasza obrona to nie tylko pieniądze, ale też wola. Polski przykład przypomina nam, że obrona Zachodu to nie tylko środki, ale też wola ludzi do zwycięstwa, wzięcia tego, co się wam należy. Teraz pytanie, czy Zachód ma wolę przetrwania? Czy mamy pewność w naszych wartości, by je obronić? Czy mamy respekt, że nasi obywatele obronią granic, że staną przeciwko tym, którzy chcą zniszczyć? Możemy mieć największe ekonomie i najbardziej śmiercionośne bronie, ale jeśli nie mamy silnych rodzin i silnych wartości, to będziemy słabi i nie przetrwamy. Jeśli ktoś zapomni, jak to jest ważne, niech przyjdą do tego kraju, który nigdy o tym nie zapomniał. Niech przyjadą do Polski. Niech przyjadą do Warszawy, poznają historię o powstaniu warszawskim. Kiedy to zrobią, dowiedzą się o Alejach Jerozolimskich. W 1944 Aleje Jerozolimskie były główną drogą z zachodu na wschód, tak jak są teraz. Kontrola nad tą trasą była kluczowa dla obu stron w bitwie o Warszawę. And for the Polish Home Army,
Armia Krajowa. Musiała mieć możliwość przechodzenia tej drogi z południa na północ, aby nie być rozdzielonym. Każdej nocy Polacy stawiali worki z piaskiem przeciw strasznemu ogniowi maszynowemu, aby zrobić przejście przez Aleje Jerozolimskie, i każdego dnia Niemcy to niszczyli. W końcu Polakom udało się zrobić przekop bardzo wąski na kilka stóp, aby połączyć obie części Warszawy, co mogło podtrzymać powstanie. Uczestnicy powstania biegli przez tę ulicę, pod tą ulicą, aby bronić swojego miasta przez ten wąski przejście. And that life was so important to her. In fact, she said, the mortally dangerous sector of the street was soaked in blood. It was the blood of messengers, liaison girls and couriers. Nazi snipers shot at anybody who crossed. Każdy, kto próbował przejść, był ostrzeliwany. Niemcy używali Polaków jako żywe tarcze dla swoich czołgów, aby przejąć Aleje Jerozolimskie. Polacy nigdy nie przestali go bronić, tego miejsca. To przejście wymagało ciągłej obrony, naprawy, ale wola ich zwycięzców nigdy nie upadła, nawet w obliczu śmierci. Do ostatnich dni powstania to wąskie przejście nigdy nie upadło, nie zostało zapomniane, było ciągle otwarte przez polskich ludzi. Pamięć tych, którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim, krzyczy przez dziesięciolecia. Pamięć o tych, którzy bronili przejścia przez Aleje Jerozolimskie. Każde pokolenie musi powstać i odegrać swoją rolę w obronie. Każda stopa ziemi, każdy cal cywilizacji jest warty tego, by go bronić swoim życiem. Our own fight for the West does not begin on the battlefield. It begins with our minds, our wills, and our souls. Walka o Zachód nie zaczyna się na polu walki, ale w naszych umysłach, w naszych duszach. Are no less vital and demand no less defense than that bare shred of land on which the hope of Poland once totally rested. Our freedom. Nasza wolność, nasza cywilizacja, nasze przetrwanie zależy od tych więzów z historii i kultury i pamięci. Dziś, tak jak zawsze, Polska jest w naszych sercach i Polska jest w tej walce. Jak Polska nigdy nie mogła być złamana, chcę to pokazać światu dzisiaj. Zachód nigdy nie będzie złamany. Nasze narody będą rozkwitać, nasze wartości przetrwają. Nasza cywilizacja zatriumfuje. Thank you. So together let us all fight like the Poles. Razem walczmy tak jak Polacy. For freedom, for country, and for God.
za wolność, za Boga. Dziękuję. Niech Bóg błogosławi naszych Polaków, Polskę, naszych sojuszników i Stany Zjednoczone. Dziękuję.